Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest trzecie śniadanie, świąteczne trzecie śniadanie. Jesteśmy w Rozalinie, w Palacyku Rozalin pod Warszawą, w restauracji Oficyna i dzięki uprzejmości firmy NAC tutaj się stołujemy i dla Was nagrywamy. I to nie przypadek, że widzicie dzisiaj tyle książek na stole i nieprzypadkowy jest skład. Są święta, więc program dzisiaj będzie inny. Zero polityki, bardzo dużo kultury, bardzo dużo książek i mam nadzieję z pożytkiem dla wszystkich oglądających. A przy stole Karolina Wigura, Remigiusz Mróz, Maciej Buchwald, Zygmunt Miłoszewski. Dzień dobry. Witajcie serdecznie. Dzień dobry. I chciałem zacząć od Ciebie, ojej, Maciek. Alfabetycznie. Podejrzewam, że jesteś w jednym z najbardziej stresujących momentów, w jakim jakikolwiek twórca może być. To znaczy po nieprawdopodobnym zupełnie, i zaraz chciałem zapytać, czy zaskakującym, czy nie, sukcesie serialu 1670 dla Netflixa zaczynacie robić sezon drugi, tak? No więc zacznę od pytania o stres. Najpierw stres, poziom stresu. Ja bym powiedział, że ja jestem w najbardziej stresującym momencie od narodzin, więc jakby dla mnie ogólnie stan niepokoju i lęku jest naturalny, więc on może po prostu się nasila, chociaż ja też od tego uciekam i ja mam takie poczucie, że nie stresuję się, tylko cieszę się, że wracamy do tego świata, bo lubię to robić i widzowie to polubili, więc fajnie robić. Moja terapeutka uważa, że jest odwrotnie, że ja się potwornie stresuję i czuję presję i zmierzam do katastrofy, że zawiodę cały świat. Może ma rację. W każdym razie na pewno tak, stres jest duży, ale trochę nie ma co z nim zrobić, bo jeżeli tyle ludzi coś polubiło, to wszyscy mają swoje oczekiwania. Bardzo dużo wyobrażeń i wewnątrz naszej ekipy, i wewnątrz, nie wiem, fanów i tak dalej. I można by kontynuację tego serialu robić na 1 miliard sposobów. W związku z tym uważam, że jak tego nie zrobimy, ktoś będzie rozczarowany. W związku z tym na pewnym etapie musisz przestać o tym myśleć i pozostać wierny temu, tej ocenie, czy my, kierunek, który obieramy, bo wiedzieliśmy, że na pewno nie chcemy robić jeszcze raz tego samego i musimy coś spróbować ten świat nasz poszerzyć w jakąś stronę. Czujemy, że idziemy w dobrą, ale tak jak przy pierwszym nie mieliśmy pojęcia, czy komukolwiek się to spodoba, tak nie mamy pojęcia, czy ten kierunek faktycznie wszystkich zadowoli. Natomiast jedyne rozwiązanie chyba przy takiej presji, która jest siłą rzeczy, jest, żeby dalej być jakby wiernym sobie, robić to uczciwie, jak się daje. Drzwi się odbiliście, jak chodziliście z projektem? Niektóre pokoje nie miały drzwi, tylko były takie otwarte. Nie no, ogólnie od wszystkich możliwych, bo to jest tak, że teraz wszystkim się wydaje, że to jest takie oczywiste i każdy by chciał to zrobić, natomiast przez lata pitchowania, mówiąc po anglosaskiemu, czyli prezentowania tego projektu i próbach zainteresowania tego, on był odrzucany wszędzie, gdzie się dało. Wszystkie możliwe stacje. No bo koncepcyjnie to jest trochę szalone. Tak, nikogo to musieliście być trochę tacy lekko zwariowani, żeby z tym pójść do kogoś w ogóle. No ogólnie od życzliwych odmów pod tytułem nikogo to nie będzie interesować, nikogo nie interesują rzeczy historyczne, historyczna komedia to dziwne połączenie, na pewno młodzi ludzie nie będą tego oglądać, po dosyć takie pouczające nas komunikaty, że w ogóle to jest klasistowskie, że powinniśmy trochę poczytać i zastanowić się, z jakiego punktu wychodzimy. Ogólnie zmierzało to do tego, że to nigdy nie powstanie i tak naprawdę to jest taka historia, rozmawialiśmy przed anteną o J.R.R. Rowling, też, że bardzo dużo rzeczy, które z perspektywy czasu wydają się oczywistym sukcesem, potrzebują dużo szczęścia i jednej osoby, która z jakiegoś powodu zobaczy coś w tym innego niż pozostałe i tą osobą, i to zawsze podkreślamy, był Kuba Różowski, który w momencie, jak wszedł do Netflixa, od razu powiedział, przecież to jest złoto i trzeba to robić i musiał przekonać do tego swoją stację i tak dalej. Więc bardzo było blisko, żeby to nigdy nie powstało, to o czym mówimy, bo nikt nie widział w tym potencjału. Nawet jeżeli ludziom się to podobało, to raczej wyobrażali sobie, że to będzie niszowa rzecz dla ludzi, którzy podzielą ten rodzaj specyficznej wrażliwości czy tam poczucia humoru, natomiast nikt absolutnie nie zakładał, że to może być z braku lepszego słowa komercyjnym sukcesem i mieć szeroką widownię i być... To jest jedna pytanka. A jaki był najbardziej surrealistyczny aspekt waszego sukcesu? Czy pojedynek odchodzącego i przychodzącego premiera na... Myślę, że to. Myślę, że podcast premiera Morawieckiego i później wypowiedź premiera Tuska to było bardzo surrealistyczne. Dużo jest rzeczy dla mnie surrealistycznych. Dla mnie surrealistyczne są, bo ja nie jestem osobą specjalnie publiczną, a zacząłem trochę być i też to, że ludzie do mnie piszą różne prywatne wiadomości od miłych po groźby przez chęć pomożenia chorej córce. Jakby pomożenia jest takie słowo, pomocy chorej córce. Więc jakby, że nagle stałem się jakby, ja mówię osobiście tak jakoś na świeczniku i to jest dziwne, i też jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Natomiast faktycznie to na przykład, że twoją twórczość komentują leśnicy, zauważając pewną niekonsekwencję w dębinie sosnowej w odniesieniu do XVII wieku, albo ornitolodzy, którzy mówią, że te dźwięki ptaków to nie bardzo. To jest wspaniałe, albo nie wiem, że ludzie w aptece, ja poszedłem do apteki i ktoś kogoś popędza słowami hop, hop, hop. To jest surrealizm. Myśmy się spotkali w takim najwęższym gronie twórców po tygodniu i przyznaliśmy się, że trochę mamy wrażenie, że jesteśmy w alternatywnej rzeczywistości, że nie wiemy do końca, co się dzieje, czy tam się to przyśniło, bo to ta skala była faktycznie jakaś taka absurdalna po prostu też. Co jest oczywiście miłe i oczywiście lepiej jest, jak Polska żyje tym, co robisz, niż że nikogo to nie obchodzi. Natomiast ta histeria swego rodzaju i artykuły, dlaczego nie powinno się tym cieszyć, bo to jest beznadziejne, artykuły do artykułów i metaartykuły zbierające artykuły krytyczne i artykuły krytyczne wobec krytycznych. No to było bardzo, bardzo dziwne, męczące, chyba ale... posty do postów, nie wiem, czy jeszcze są artykuły. No tak, nie, no był artykuł, mój ulubiony, nie będę tu znęcał się nad autorem, ale mój ulubiony artykuł, który polegał na zebraniu krytycznych głosów właśnie z postów i komentarzy i na przykład spośród głosów krytycznych wyróżnia się i ciekawi głos znanej osoby X, a ten głos brzmiał, nie wiem, jak to kogoś może śmieszyć. Praktycznie jest bardzo niesamowita wypowiedź. Nowe dziennikarstwo. Tak. Opowiemy Państwu, co piszą w internecie. I ten artykuł kończył się stwierdzeniem, że największy zarzut autora wobec nas jest taki, że ma wrażenie, oglądając, że twórcy są bardzo zadowoleni z tego, co zrobili. Co w tym złego? No kurczę, co mamy jakby być niezadowoleni, albo mamy wypuszczać rzeczy, mówić, przepraszamy was, że to pokazujemy, no bo nie lubimy tego. No, myślę, że większość rzeczy jest taka, które wychodzą, jest taka, że autorzy są zadowoleni, bo z jakiegoś powodu chcieli to zrobić i chcą się tym podzielić z ludźmi. Ja się przez chwilę, jeżeli macie ochotę, zapytać was wszystkich o ten wątek odrzucenia. Czy w swoich karierach, czy tutaj pisarskich, czy naukowych, no tak patrzę na Remigiusza, to jak to u ciebie było na początku? No ja tak sympatyzuję z tym, co Maciek mówi, bo u mnie było dokładnie tak samo. To znaczy ja chodziłem z chyłką do każdego wydawcy praktycznie w Polsce i za każdym razem słyszałem to samo, czyli nie, no to w ogóle to się nie broni. No dobra, John Grisham jeszcze może w Polsce sprzedawać thrillery prawnicze, ale no to jak Polak to w ogóle nie ma szans. No. Miłoszewski, okej, mógłby jeszcze napisać i może by się sprzedało. Natomiast jakaś nieznana osoba, debiutant, no nie ma szans w ogóle, bo nikt nie chce tego czytać. I tak były odrzuty po odrzucie, ja sobie siedziałem z tym tekstem, dłubałem w nim, tam trochę w niego wierzyłem, trochę przestawałem w niego wierzyć, już sobie myślałem, że rzeczywiście może to się do niczego nie nadaje. I w pewnym momencie właśnie trafiłem na taką jedną osobę, bo zawsze jest taka jedna osoba i wydaje mi się w ogóle, że te najlepsze rzeczy są takie, które na papierze nie mają racji bytu. To znaczy w jakimś takim ogólnym odbiorze to się w ogóle w żaden sposób nie obroni. I ja pamiętam, jak gadałem z waszym producentem tego serialu i on mi zarysował mniej więcej koncepcję, co tam się dzieje. Ja tak patrzę na niego i mówię, serio? Poważnie? No ale chodź pokażę ci, bo tam byliście chyba po pierwszym czy drugim dniu zdjęciowym, chodź pokażę ci, jak to wygląda. I jak mi to na komórce puścił, to rzeczywiście sobie pomyślałem, o cholera, to rzeczywiście będzie dobre. No i ktoś tak pomyślał z moją chyłką, że o cholera to będzie dobre. To był nowo założony imprint wydawnictwa poznańskiego, Czwarta Strona. I tam ja im do tego czasu, jak już do nich przyszedłem, to już miałem długą backlistę książek napisanych, już tak gdzieś było ze 20 może. I dałem im to, powiedziałem, dobra, słuchajcie, wybierajcie, co chcecie wydać, to ja się na to zgadzam. I na tym etapie już byłem tak zniechęcony do chyłki, że stwierdziłem, że dobra, skoro wszyscy wydawcy mówią, że nie, no to widocznie nie może wyjść. No i Robert Falewicz, właśnie redaktor naczelny, powiedział: słuchaj, bierzemy ten kryminał prawniczy. Na pewno, ale to w ogóle ja mam inny pomysł, że zrobimy coś innego, dobra, może być wątek prawniczy, ale ja to napiszę od nowa, będzie nowa kancelaria, nowe postacie, bo to w ogóle jest do niczego. No i przekonali mnie do tego, żebyśmy właśnie od tego zaczęli. No i ostatecznie ten pierwszy tom, Kasacja, się sprzedał w ponad 400 tysiącach egzemplarzy, co na polskim rynku jest... Nie wkurzaj ludzi. Jest przynajmniej w kategorii naszej kryminału, no jest to dosyć sporo. Nie? I wszyscy wydawcy w Polsce to odrzucili jak jeden mąż. Pięknie. Pan Zygmunt? On to miał szczęście, bo on zaczął od opowiadania w polityce, wszyscy chcieli go wydawać od razu. Nie, przecież... Tak było. Głodował chłopina, przecież musiałem go sponsorować z budżetu Playboya, żeby, wiesz... To nie wiedziałem, to prawda. Maciej mi pomagał w ciężkich czasach początków literackich, chociaż to nie było aż tak ciężkie, jak słyszę, tak? No bo ja napisałem książkę, poszedłem do wydawcy, książka została wydana... No od razu wtedy z uwikłaniem poszedł. Nie, ja najpierw napisałem Domofon, to była powieść grozy, to był ten. Domofon, i to w ogóle jakoś poszło, ale to, co mówicie, to jest ciekawe, zwłaszcza to, co ty mówisz. Bo jak pokazuje wasz przykład, który jest równoległy z przykładem Kosa Pawła Maślony w pewien sposób. Czyli że od kilku lat generalnie temat polskiego niewolnictwa leży na ulicy. I czeka, aż ktoś się zlituje i go podniesie. I wy go żeście pomysł, żeby opowiedzieć w końcu potop nie od strony ludzi, którzy siedzą w saniach, tylko od strony ludzi, którzy zaprzęgają konie do tych sań, no to wiesz, od kilku lat było. No i Paweł Maślona to zrobił, powiedzmy, na poważnie, bo tak dość tarantinowsko. Wy to żeście zrobili dla beki. Ale to nie jest dla mnie szokujące, że to tak zażarło. Ale te rzeczy idą równolegle też, mi się wydaje, bo Kuba Różyło, czyli scenarzysta, napisał to jakieś 4 lata temu. Paweł też z tym chodził. Tak, on zawsze to powtarza, że jego bezpośrednią inspiracją była książka Jana Sowy Fantomowe ciało króla. I że to go jakoś uruchomiło. Ale że to było bezpośrednio lektura tej książki. A w międzyczasie, wiecie, też no i tu Chłopi i tak dalej, i właśnie no Kosto już później, ale teraz książka Chłopki, że jakby jest pewna fala. Chłopi to wcześniej. Chłopi, ale mówisz o pierwowzorze, ja mówię o filmie, ale chodzi o to, że jakieś pewne tendencje w kulturze, w sztuce idą równolegle, to znaczy w pewnych te erupcje czy tam sygnały się pojawiają równolegle, czasami niezależnie od siebie, aż się orientujesz, że stajesz się częścią jakiejś, nazwijmy to, fali czy trendu, prawda? Więc myślę, że to nawet nie było tak, że jest przestrzeń na to i trzeba to zrobić, tylko gdzieś te tematy zaczęły się pojawiać, dużo osób zauważyło, że one są niezagospodarowane, chociaż akurat w przypadku Kuby myślę, że w ogóle go zainteresowało po prostu ten okres historyczny, taki, że ten rok był nieprzypadkowo wybrany, bo to jest takie już po potopie, już po Złotym Wieku Polski, przed rozbiorami oczywiście, ale że taki bezczas trochę jest, takie nie wiadomo co w tej Polsce. A ta szlachta wciąż jest z siebie bardzo zadowolona, więc jemu się bardzo spodobało jako taka figura komediowa, że ktoś uważa, że jest świetnie, kiedy tam już tak naprawdę nie ma nic, plus mamy groteskowego króla Korybuta Wiśniowieckiego wtedy. Śmieszna rzecz, jak ostatnio sobie włączyliśmy Potop, chyba Potop albo Pana Włodyjowskiego, może Pana Włodyjowskiego, to on się zaczyna od takiej planszy, że jest rok 1670. Dokładnie ten rok. To jest Pan Włodyjowski. No tak, bo Potop przecież jest wcześniej, lata 50, bo jest kiedy jest Potop. Potopu, no. Brawo Maciek, świetna merytoryka. Tak, Pan Włodyjowski i zaczyna się od żółtej planszy 1670 i myślę, że kurczę, że to wygląda, jakbyśmy chcieli to zacytować i odnieść się do tego celowo, a nikt z nas jakby nie miał świadomości, że Pan Włodyjowski siedzi dokładnie w tym roku. Karolina. Bo tutaj są dwa tematy, nie? Jeden to jest oczywiście 1670 i to jest, dla mnie to jest niesamowita historia, to znaczy to, że w ogóle ja obserwowałam to wzmożenie dotyczące tego serialu, bo ja pamiętam pierwszy moment, kiedy zobaczyłam trailer i pomyślałam sobie, no nareszcie jest, bo to było tak oczywiste, że coś takiego musi się pojawić. No właśnie dla tych nadawców. I nie mówię nawet o tym konkretnym serialu, tylko w ogóle, że zainteresowanie I Rzeczpospolitą musi wejść do popkultury. Jak się ogląda na przykład francuską popkulturę i widzi się, że jest mnóstwo tych przepięknych filmów kostiumowych, które w istocie nie opowiadają wcale o tych czasach, tylko właśnie opowiadają o współczesnych Francuzach albo o współczesnym świecie, tylko w tej kostiumowej formie. O Anglikach, którzy to robią też od lat. Tak, ja muszę powiedzieć, że ja czekam latami, żeby tego rodzaju rzeczy się zaczęły zaczęły pojawiać. No i nareszcie zaczęły się pojawiać, więc to jest fantastyczne. I zastanawiam się właśnie, na ile tutaj jest odczarowywania tej pierwszej Rzeczpospolitej, która kiedyś była tylko i wyłącznie jakąś taką legendą, prawda? Wszyscy to przerabialiśmy w szkole i właściwie nic z tego nie wynikało. I właściwie to, co wy zrobiliście w tym serialu, to przerobiliście nas samych w tym kostiumowym serialu, prawda? A na ile to jest to, o czym wy też wspominaliście, czyli że my się jednak zorientowaliśmy jako społeczeństwo, że raczej kmiecicami nie byliśmy. Tylko raczej byliśmy tymi chłopami pańszczyźnianymi. Jako społeczeństwo te, oczywiście. Więc przerabianie tego też jest strasznie ciekawe. I w tym sensie ja nie mogłam zrozumieć tego wzmożenia wokół tego serialu. Takiego wzmożenia, że o tym się nie powinno, to jest na pewno bardzo źle, bardzo szkodliwy serial, ponieważ w sensie ścisłym był on po prostu, to było tak jak i KOS. To jest coś po prostu zupełnie logicznego w rozwoju naszej kultury po 1989 roku. Natomiast cieszę się bardzo, że będzie druga część, bo no, ciekawa jestem już, co zrobicie. No, zero presji. A jak chodzi o to twoje pytanie wyjściowe, no wiesz, no, historyk idei to jakby nie uderza w duże nakłady. My nie liczymy na to, że... No ale macie swoje, już ci daję głos, bo ostatnio oglądałem, zresztą polecam, jest super serial Lucky Hank, Szczęściarz Hank z Bobem Odenkirkiem, nie wiem jak się wymawia, ten od Better Call Saul i Breaking Bad, który się dzieje na amerykańskiej, typowy serial akademicki, świat akademicki. Boże, jak oglądam ten świat akademicki, to jest momentami lepsze niż thriller, horror, kryminał, porno. Jeszcze na wspomnianej platformie streamingowej była też znakomity serial pod tytułem The Chair, czyli Katedra, o amerykańskich uniwersytetach, prześmieszny, bardzo wam polecam. Dokładnie pokazuje te wszystkie namiętności tych profesorków, nas, którzy po prostu usiłują udawać, tak, że zarządzają czymkolwiek i że zdobywają wiedzę. Ale nie, wiecie co, ja to miałam szczęście w ogóle, to znaczy ja miałam takiego fantastycznego mentora, on się nazywał Paweł Śpiewak, już niestety nie żyjący. I dobrze pamiętam, jak przyszłam do niego z moim pierwszym tematem. Paweł siedzi tak naprzeciwko mnie, jak teraz Zygmunt, i mówi: Karolina, napisz o kapitalizmie, jakąś taką krytykę kapitalizmu, teraz to jest dobry pomysł, żeby coś takiego. A ja robię się taka coraz mniejsza i mówię... Ja lubię kapitalizm. Ale mnie to, kapitalizm mnie jest to spoko. Zasadniczo jest, ale mnie to nie interesuje, wiesz, ja chciałabym o czymś innym. I on, no dobrze, no to o czym? I więc ja robię się jeszcze mniejsza i mówię: wiesz, mnie tylko jeden temat interesuje. No ciekawe, wiesz, wybaczenie mnie interesuje. On tak siedzi i mówi: doskonały pomysł, rzuć to w politykę. Tylko żeby to nie było wybaczanie kapitalistom. Akurat nie było, to znaczy to, co ja zrobiłam wtedy, to napisałam Winę Narodów, to jest książka o przebaczeniu i o nieprzebaczeniu Holokaustu. Znaczy jak przebaczano w ramach różnych ceremonii i jak nie można tego przebaczyć. To jest ta pierwsza moja książka, więc zasadniczo to... Miałam wielkie szczęście w takim sensie, że spotkałam ludzi, których nie interesowało to, czy to jest właśnie pomysł, który dobrze brzmi, tylko właściwie, którzy mnie pytali: a słuchaj, tylko czy warto to zrobić? To cię boli, to cię dotyka, to cię denerwuje, prawda? Także to tak było na samym początku. To... No ale ty, Zygmunt, też zaczynałeś tak trochę, powiedzmy, dosyć ryzykownie, bo od horroru. Nie no, ja w ogóle robiłem ryzykowne rzeczy, bo przede wszystkim zmieniałem cały czas gatunki ku rozpaczy mojego wydawcy. No raz po prostu piszę, wiesz, raz po prostu piszę rzadko. Nie mówię, że nie tak często jak ty, ale w ogóle rzadziej niż wszyscy. No ale ja tutaj nie będę, wiesz, opowiadał jakiejś swojej martyrologii odrzucenia, no bo faktycznie gdzieś miałem szczęście, nie? Szybko trafiłem na fajnego wydawcę, na Beatę Stasińską, która po prostu ciągle uważam jest najlepszą redaktorką, tak? W historii nowożytnej Polski. No i to potem jakoś tam, wiesz, poszło. No. Ale słuchaj, ona gdzieś mnie namówiła, żeby napisać kryminał w czasach, kiedy to jeszcze nie było 300, wiesz, premier kryminalnych. No tak, wtedy był Marek Krajewski i w sumie tyle. Nie? Ale ja chciałem właśnie, jakby tak słuchając wszystkich tych naszych wypowiedzi, pójść w stronę jasną, a nie odrzucenia, no bo z wszystkich tych historii wyłania się i odnoszę się do tego, co powiedziałeś, że często te rzeczy, które się udają na takim papierze, w sensie, no wasze są zawsze na papierze, ale w sensie w tym zamyśle. Nie mówisz tego obraźliwie. Nie. Nie, chodzi mi o to określenie, że w tym, że jakby nie są w oczywisty sposób, od razu nie zapowiadają sukcesu i tak samo twój temat wybaczenia może w oczywisty sposób nie byłby tak sensowny z różnych powodów jak o kapitalizmie, ale że wspólnym punktem są po pierwsze te osoby, które muszą temu zaufać, ale też temu, że musi być wpisane jakieś ryzyko, bo jeżeli coś naprawdę szczerze chcesz zrobić, co cię naprawdę interesuje, ja w to głęboko wierzę, że tylko jakby warunkiem sine qua non. Żeby coś było naprawdę udane, jest szczerość w tej dobra. Nie przerywaj. Znaczy chcesz powiedzieć, że jak ciebie boli, to jest duże prawdopodobieństwo, że innych też boli, nie? Tak, jeżeli tu oczywiście będzie to z dyscypliną przemyślane i jakby zrobione sensownie, a nie tylko jakimś takim free ekspresją twojego umysłu, bo to może być wtedy grafomańskie albo pretensjonalne, ale zmierzam do tego, że te historie mogą być o odrzuceniu, o tym, jak długo ludzie nie mówili, ale mogą być też o tym, że takim apelem, że warto czasami zobaczyć trochę szerzej, dać szansę, że w Polsce jest dużo ciekawych, utalentowanych ludzi, którzy myślą trochę inaczej może niż większość i że to nie znaczy, że oni są skazani na niszę, tylko przy mądrym mecenacie, przy kimś, kto się odważy, zobaczy, może to się udać po prostu. Oraz stara zasada sztuki. Bo faktycznie na papierze to, co zrobiliście, to jest jakiejś wąskiej grupy wykształciuków, którzy czytali Sowę i Leszczyńskiego, których w ogóle bawi. Albo dla fanów Monty Pythona i pewnego rodzaju humoru. Albo na fani Monty Pythona, albo też dla waszych, rozumiesz, fanów klancykowych. Alternatywnej komedii. Jakaś, tak, jakaś nisza niszy. No i to jest stara prawda. Nie pytam, kto to powiedział. Robisz film dla swoich sąsiadów, być może obejrzy go cały świat. Robisz film dla całego świata, nie obejrzą go nawet twoi sąsiedzi. No i to jest. Ale dokładnie dotknąłeś też pytania, które nam często zadają, co myśmy chcieli tym zrobić, gdzie się opowiedzieć, bo ponieważ temu serialowi się dopisuje po prostu jakby nieistniejące w naszych głowach agendy, że na przykład chcieliśmy skrytykować jakąś stronę sceny politycznej albo odnieść. Nie, myśmy chcieli zrobić rozrywkę przede wszystkim. Oczywiście. Jesteśmy ludźmi w pewnym wieku, wychowanymi w Polsce. Jesteśmy przesiąknięci różnymi rodzajami doświadczeń i kultury i tematów tutaj również narodowych, ale też ludzkich. Mamy swoje przemyślenia, mamy swoją wrażliwość, więc siłą rzeczy to jest w tym serialu. Ale przede wszystkim, bo też pytania o granice humoru. No, robiliśmy taki serial, który my byśmy chcieli obejrzeć. To jest tak proste, który nas śmieszy. Naszą granicą było to, czy my uważamy, że to jest zachowane w dobrym tonie, czy to wciąż ma wydźwięk, nawet jeżeli jest ostrzejsze i tak dalej, a nie, że chcemy przekraczać granice, chcemy prowokować, chcemy zaatakować kogoś konkretnego, chcemy przepisać historię. W ogóle to nie są... My chcieliśmy zrobić przede wszystkim coś, co będzie się... jakby co my byśmy chcieli zobaczyć. A ja się cały czas zastanawiałam, skąd te dialogi jak byście te dialogi robili. To jest w ogóle grzeczne, no. Tak, jest... też tak uważam. Mi się też wydaje raczej grzeczne, ale ja się zastanawiałam nad tym, jak byście budowali te dialogi, bo tam jest... Ja ci powiem szczerze, ja nie jestem w stanie obejrzeć tego serialu od początku do końca, bo on wytraca moim zdaniem akcję. Ale jeżeli chodzi o jego warstwę językowo-estetyczną, on jest po prostu świetny. I tam... Więc ja go oglądam tak po kawałku i tam są takie fenomenalne rzeczy, które już weszły do naszego słownika domowego, a jeżeli weszły do słownika domowego, to na pewno wejdą w ogóle do społecznego. Jak na przykład do wszystkiego doszedłem ciężką pracą moich chłopów. To jest po prostu tak doskonałe. Więc zastanawiam się, jak byście to robili? Czy byście po prostu spisywali sobie te bonmoty i potem one zbudowały tę akcję? Czy... Znaczy przede wszystkim tu trzeba oddać sprawiedliwość Kubie Różyło, który jest autorem scenariusza i większość samych dialogów to po prostu już on zrobił w pierwszej wersji, bo na przykład to, co ja dołożyłem, no to jest cała koncepcja formalna i inscenizacje i żarty też wizualne i jakby kontekst, bo on, to jest, ja bardzo to lubię jako reżyser, że on pisze praktycznie bez didaskaliów. On mówi, ktoś podchodzi do kogoś, więc ja muszę wymyślić, gdzie to się dzieje, co się dzieje, dlaczego ci ludzie tam są. Ale trochę jest dialogów, ja musiałem dorzucić trochę dialogów na przykład tłumaczących, dlaczego nagle nam spadł śnieg. Tam jest taki motyw, jak przyjeżdża właśnie miastowy i Jan Paweł mówi, mam nadzieję, że padający śnieg już widziałeś. I ja to dopisałem tylko dlatego, bo nam spadł śnieg i nie było to wytłumaczalne, więc żeby lepiej to nazwać, niż udawać, że to się nie dzieje. Więc trochę takich, ale byłbym bardzo niesprawiedliwy, bym powiedział, że myśmy to... Nie, no to jest jakby dialogi, to jest 99% po prostu Kuba. Więc to trzeba by z nim porozmawiać. Zaprosimy. I go o to pytać, ale no myślę, że to jest takie, myślę, że to jest też dlatego nowe dla polskiego odbiorcy, bo to jest taka bardzo amerykańska, bym powiedział, szkoła pisania komedii, którą ja też rozumiem, uprawiając impro, które jest anglosaską formą angielską, ale potem udoskonaloną przez Amerykanów i przez tą scenę całą, która ma stand-up, że to jest trochę inne podejście, to znaczy, że nie chcę teraz tworzyć, bo to bardzo długi temat, ale że to jest trochę jak różnica między, nie wiem, graniem bardziej rosyjskim, którego mamy tradycję w Polsce, bardzo takim szerokim, teatralnym i tak dalej, a amerykańskim, które się dzieje na przykład bardziej w oku. I kiedy ta komedia jest grana właśnie tak amerykańsko, minimalnie, serio, bardzo, no w sumie to jest jak Buster Keaton i tak dalej, i Charlie Chaplin, to ona jest w moim odczuciu śmieszniejsza i prawdziwsza, niż kiedy ona jest bardzo przerysowana. My jesteśmy w Polsce w tradycji bardzo takiego takiej farsy. I to podobnie jest z pisaniem. To znaczy, że przykład, który podajesz, jest dosyć prosty. On jest bardzo błyskotliwy, ale to jest dosyć proste w najlepszym tego możliwym sensie. Ale to już jest bardzo długi temat. Chodzi o ten cytat. Tak. Nie, bo on jest tak prawdziwy, tak straszliwie prawdziwy. No, nie ma komedii bez prawdy. O każdym z nas w pewnym sensie, tak? To znaczy właśnie na oczywiście. Tym polega ale komedia, błyskotliwość tych dialogów. To jest najważniejsze. Komedia zawsze działa na prawdzie, nie? To znaczy śmieszy nas to, jeżeli jest w tym jakaś prawda. Ona może być przetworzona, przerysowana, wyśmiana, nie wiem... ukryta, ale zawsze musi być pod spodem prawda. Najbardziej abstrakcyjne rzeczy to samo było w Monty Pythonie. W Monty Pythonie jest niesamowicie dużo prawdy o ludziach po prostu, o społeczeństwie. Dlatego jest tak śmieszne, a nie dlatego, że jest dziwne sposoby i martwa papuga i coś. Ale ja czytałem wywiad z Michaelem Palinem, zdaje się, a propos. On mówi, że, znaczy po pierwsze mówił ciekawą rzecz, że Monty Python w czasach emisji nigdy nie wszedł nawet do pierwszej 20 najbardziej oglądanych programów tam BBC czy w ogóle Wielkiej Brytanii. Po drugie mówi, że on nie ma złudzeń, że to była tylko decyzja jednego gościa, kompletnie szalona. On mówi, że później nie byłoby szans, żeby to ktokolwiek zaakceptował. No ale Stanisław Bareja też nie był uznawany za klasyka w swoich czasach, nie? Tak jest. Ale widzicie, a dzisiaj miałby doktorat honoris causa na każdym wydziale socjologii w tym kraju. Trochę ten przemysł działa na takiej zasadzie bardzo paradoksalnej, to znaczy każdy chce od ciebie czegoś nowego, czegoś, co nikt wcześniej nie zrobił, co będzie szalone, ale jak to przychodzi, to nie, my jednak wolimy to, co już było, jakiś taki bezpieczny kryminał może. No to jest jakby odwieczna gra, którą tak prowadzimy po prostu w sztuce z naszymi kochanymi odbiorcami, którzy chcieliby z jednej strony coś, co doskonale znają i dokładnie coś takiego, ale nie co to już samo. Im się podobało, ale z drugiej, żeby to było zupełnie nowe. No tak, my to często przerabiamy, bo trochę skaczemy po gatunkach, zarówno ty, jak i ja. I to na własnej skórze pewnie czujesz, że jak piszesz książkę i ktoś ją kupuje, bo jest na niej twoje nazwisko, ale dostaje coś kompletnie innego niż się spodziewał i kompletnie innego niż wcześniej napisałeś, nagle jest taki moment zawahania. Co to jest? Co to ma być? Ja, to mi się to kojarzy trochę z takimi wyobrażeniami. Mi się to trochę kojarzy z takimi wyobrażeniami na temat, struktur rewolucji naukowych, bo my się z kolei, my historycy... Miałem to samo skojarzenie. Zastanawiamy się często... Naturalnie nas to jest ciekawe, że to mówisz, ponieważ była to też moja pierwsza myśl. Zobacz, jak to jednak jest. My się bardzo często zastanawiamy, skąd się biorą nowe teorie. Czy to jest tak, że ktoś przychodzi i po prostu ma genialny pomysł. Nagle na Newtona głowę spadło jabłko i on wymyślił, że istnieje grawitacja i ta grawitacja rządzi się swoimi prawami, czy też to wygląda trochę inaczej. I jak was słucham, to mam wrażenie, że to nie dotyczy tylko rewolucji naukowych, tylko w ogóle rewolucji w naszym świecie takim poznawczym, rozrywkowym, kulturowym. To znaczy, że ten, kto przychodzi z czymś nowym, to jest osoba, która jednocześnie, tak jak Newton o sobie mówił, on nigdy nie powiedział, że on jest geniuszem, który zbudował coś sam, tylko on mówił, że ja stoję na ramionach swoich poprzedników. To jest dosłownie słowo, to jest zdanie, które on dosłownie o sobie napisał. I teraz stoi z jednej strony na ramionach tych poprzedników, z drugiej strony jednak idzie ten jeden krok dalej i to jest właśnie to. Oraz jest takie powiedzenie branżowe, że dobre pomysły to ma każdy idiota. I w sensie gdzieś potem droga do realizacji tych pomysłów, czy szukanie wydawcy dla chyłki, czy łażenie, pitchowanie ludziom, którzy patrzą na ciebie, jakbyś był z innej planety, tak? Znajdowanie ludzi, z którymi to zrobisz, zrealizować i tak dalej, no to jest gdzieś... Jakby ta droga od pomysłu do odbiorcy jest bardzo długa. Jeszcze a propos tego pomysłu bym dorzucił, że moje jakby takie wniosek po wielu latach robienia rzeczy jest taki, że dużo bardziej kluczową rzeczą od pomysłu jest selekcja, nie? To znaczy, że jakby wymyślić można wszystko, ale wybrać ten moment, kiedy potrzeba więcej, kiedy potrzeba mniej. Tak jak najbardziej skrajnym przykładem jest jakaś taka poezja, wiecie, minimalna, gdzie czytasz i jest jedno zdanie, które jest prościutkie, ale ono jest... Albo tak jak w dialogach filmowych. Dialogi filmowe, mówię teraz o kinie na przykład dramatycznym, często są bardzo oszczędne. I nie chodzi o to, że musisz napisać wielki, przejmujący monolog, tylko musisz tak zbudować, nie wiem, wszystko dookoła napięcie, że ktoś mówi jakieś banalne zdanie wyrwane z kontekstu w stylu kocham cię, ale to działa po prostu niesamowicie i to są dokładnie te słowa. Albo myślę, że ta selekcja... ulubiony dialog, czyli finish między słowami... gdzie nie wiadomo o czym mówią Bill Murray i Scarlett Johansson. Albo jak w Spragnionych Miłości bohater do drzewa wyszeptuje swoją tajemnicę. Cudowne, może jesteście panowie romantyczni. Ja cieszę się, że usiadłem między wami, bo tak moszczę się w tej energii, która tutaj płynie. O miłości będzie. Chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, bo wiesz, jak się oglądało 1670 w innych krajach? Czy w ogóle ktoś rozumiał, o co tu chodzi, czy jednak to jest tak polskie, że... To są... To trochę jest różnie, bo na pewno skala oglądalności nie była porównywalna do polskiej za granicą i to nie jest tak, że to się stało międzynarodowym hitem. Nie jest tak. On się dosyć dobrze oglądał w krajach ościennych, tak zwanych. Był bardzo długo na drugim miejscu na Ukrainie. Wiem, że na Litwie też dosyć długo siedział, w Czechach, na Słowacji. We Włoszech, z tego co wiem, bardzo się podobał, że oni zaczęli nawet myśleć, że chcieliby coś takiego zrobić. No bo Jan Paweł. Może tak, może tak. Natomiast no, też ja nie śledziłem aż tak i nie mam dostępu do takich bardzo szczegółowych danych, więc też ciężko mi ocenić, ile na przykład z oglądalności, nie wiem, w Stanach to jest Polonia, Polska, a ile faktycznie, ale weźmy pod uwagę też to, że jednak no, my rozmawiamy, też trochę odnoszę się do tego, co Karolina powiedziała, że czekała, że takie coś, no to jest nowość na polskim rynku, a jednak na takim rynku amerykańskim, gdzie tej komedii jest nie wiadomo ile, no to ta perspektywa jest inna. To znaczy oni mieli już tyle różnych rodzajów komedii i historycznych, niehistorycznych, i współczesnych, i bardzo odważnych, że to nie jest tak, że ktoś, kto zna dużo komedii na przykład amerykańskiej, zobaczy to i spadnie z kapci, że to jest coś nowego. To też jest nowego. My jesteśmy dosyć, no nie chcę używać słowa spóźnieni, ale to jest zupełnie inny kontekst, zupełnie inny rynek też, więc bardzo polska rzecz jednak w treści też. A ty, panie Remigiuszu, gdzie się najlepiej za granicą sprzedajesz? Tam, gdzie jest zimno. Tam tak. Tam gdzie zimniej, to tam lepiej chodzą. To był taki głupi żart z Mroza, ale w sumie trafiłem. Nie, no różnie bywa. Trochę jest tak jak Maciek mówi, czyli no to w ogóle jest jakiś taki kontekst kulturowy, który sprawia, że to co robimy najlepiej idzie w tych krajach ościennych. My tak też mieliśmy z Forstem na Netflixie, bo byliśmy na topce w 54 krajach, przy czym najdłużej się trzymaliśmy na jakiejś jedynce, dwójce. Właśnie Ukraina, Litwa i tak dalej, i tak dalej. Mimo że no, o ile wasz serial powiedzmy nie ma takiego uniwersalnego charakteru w tym sensie, że bardziej trafia do Polaków albo do kogoś, kto kojarzy przynajmniej te klimaty, o tyle Forst jest zupełnie odarty z tej polskości. Uniwersalnym. Tak, jest tak zrobiony, żeby przypasował każdemu, a mimo to lepiej się oglądał w tych krajach ościennych. Natomiast jeśli chodzi o książki, no to nie wiem jak tutaj doświadczenie Zygmunta, ale generalnie wszystko zależy od tłumaczenia. No to Łóża Bojadów może ma dobrego tłumacza. Ale... zależy od tłumaczenia, zależy od momentu na danym rynku. Ale dużo daje sam tłumacz, no bo po prostu jak jest słabo przetłumaczona książka, no to jak słowo się nie klei, no to się nie klei. A powiedzmy, bo to jest właśnie ciekawe dla mnie, bo wiadomo, żadna doza szczęścia ci nie pomoże. Że w Polsce popularne są skandynawskie kryminały, nie? Bardzo. No to jest taki, trochę minęło. No dobra, ale powiedzmy, że to jest taki oczywista rzecz. I czy na przykład w Skandynawii oni czytają też Skandynawów, czy na przykład właśnie czytają polskie kryminały? Nie, oni nałogowo czytają Skandynawów. Czas na kryminał 1670. Był taki moment, że w ogóle ta fala takiego skandynawskiego kryminału była wszędzie. Ona trochę nauczyła też ludzi, zwykle ludzie lubią czytać swoje, że to kryminały czytamy w obcych językach. My żeśmy też trochę, ja posurfowałem na tej fali, mając różne tłumaczenia i było coś takiego, że teraz Polacy będą nowymi Szwedami. I nie, Polacy nie zostali nowymi Szwedami. No i nie ma takiego, wiesz, nie ma czegoś takiego, żeby gdzieś tam Polska była teraz tam super popularna. Okay. O kurczę, to ciekawe, bo ja właśnie uważam, że będzie dokładnie odwrotnie. To znaczy mam wrażenie, że to jest tak jak z tą pierwszą Rzeczpospolitą i tematem i szlachty i chłopów i że to po prostu było w logice rozwoju naszej kultury. A w logice rozwoju międzynarodowej kultury jest to, że teraz będzie się czytało polską literaturę bardzo. A to dlatego, bo jesteśmy w modzie. Bo Polska jest teraz w modzie. To znaczy, tak. Serio? A ty mówisz na niemieckim swoim przykładzie? Nie mówię na niemieckim przykładzie, nie mówię o swoim przykładzie. O tym mogę bardzo chętnie porozmawiać później. Ale nie, to znaczy to, że widzieliście ile teraz było nagród dla polskich pisarzy. Widzieliście, że na przykład Joanna Bator teraz dostała ważną nagrodę i paru innych polskich pisarzy. I dlaczego to się dzieje? Otóż to się dzieje dlatego, że Polska jest teraz krajem, który jest jednym z nielicznych pozytywnych przykładów w polityce. Tak? To znaczy, że polityczna i też militarna pozycja Polski tutaj, w tym miejscu na świecie sprawia, że ludzie się będą teraz interesowali. Teraz się będzie Polaków czytało. Właśnie teraz. Więc myślę, że bardzo fajny, ciekawy czas przed nami. Ja się z tym zgodzić i trochę tak z autopsji też potwierdzić, bo mnie się wreszcie udało trafić na rynek brytyjski i amerykański. Wcześniej były drzwi kompletnie pozamykane. To znaczy, jak widzieli w ogóle imię Remigiusz, to dziękujemy. Nazwisko Mróz, jeszcze jakoś nazwisko, tak dokładnie. To jest dobry moment, skoro Polaków się będzie czytać. Moim zdaniem to jest bardzo dobry moment i się będzie polskich pisarzy czytało, polskie filmy się będzie oglądało. Też tak myślę. Tak, to znaczy dla mnie, tak jak ja patrzę, bo ja mieszkam, jak wiecie, w dwóch miastach naraz, czyli w Warszawie i w Berlinie, i bardzo dużo jestem też gdzieś daleko, gdzie mówię i obserwuję, jak się myśli o Polsce. To Polska, to znaczy to, że na przykład, nie wiem, Tusk spotyka się z Macronem i z Scholzem i że Tusk odgrywa jakąś taką przedziwną rolę, przepraszam, miałoby nie być o polityce, to będzie ostatnio. Nie mamy ciszy wyborczej, wiesz. Przedziwną rolę pomiędzy Paryżem a Berlinem, bo oni generalnie rzecz biorąc się kompletnie na siebie nasrożyli i teraz przychodzi ten Donald Tusk i tam mediuje. To potem sprawia, że w kolejnych miejscach, gdzie ja się pojawiam, bardzo chcą się dowiedzieć, a co to jest ta Polska dzisiaj właściwie, a co się takiego u was wydarzyło innego przez te 8 lat, niż ten rząd, który wszyscy krytykowali. To co tam jeszcze było w tym kraju takiego ciekawego? Więc to jest moim zdaniem coś, co się na pewno teraz będzie działo. I to jest w ogóle ciekawe. Znaczy ja przedtem widziałam taki hype na Danię na przykład. Był hype na Danię. Pamiętacie? Duńczycy, duńskie filmy, duńskie kryminały, duński design, Duńczycy jako najmądrzejszy naród na świecie i tak dalej, i tak dalej. I jak oni to wszystko robią? Teraz są po prostu Niemcy, którzy udają Wikingów. Teraz jest... Oni by się tak pogniewali na ciebie, jakby coś takiego słyszeli. Oglądaliśmy mocno nad Sundem. Oczywiście. Uwielbiam, nie zdawałem sobie z tego sprawy do obejrzenia Mostu nad Sundem, jak mega silne są stereotypy wzajemne duńsko-szwedzkie. I zacząłem to pogłębiać i że na przykład, wiesz, że z naszej perspektywy Dania, porządek, organizacja, a z perspektywy szwedzkiej Duńczycy, pijacy, niezborni, lenie, patentowani. Ale tutaj ma być inaczej, jak tam jest konkurencja. Ale przecież była też konkurencja historyczna między nimi. Gdzie jest rozmowa coś o Szwedach i ktoś zadaje pytanie Szwedzi, a ktoś odpowiada same łosie i neonaziści. Ja nagle tak to czytam, wiesz, i tak mnie to tak natknęło pozytywnie, że nie tylko w naszym kawałku Europy są te wzajemne, tylko ci Szwedzi z Duńczykami to po prostu jakiś taki poziom wzajemnej... Ja generalnie powtarzam jakby tutaj szwedzkie, no, że to są Niemcy, którzy uwierzyli, że są Wikingami. A, bo ty masz rodzinę w Szwecji, no tak. Jestem ukryta opcja szwedzka. Ja jestem mentalnym Szwedem, ja chcę zamieszkać w takim drewnianym domku z kozą i sauną. Ale z kozą piecem czy z kozą zwierzęciem? Z kozą piecem. Ale jeszcze wam powiem taką rzecz z mojej dziedziny teraz z kolei, to znaczy jak, pomijając te książki, literaturę, filmy, w ogóle kulturę, to jest też nowy zupełnie sposób zainteresowania naszym krajem a propos tego, co my możemy powiedzieć o świecie. Mianowicie były całe pokolenia osób z naszego kraju, ale też z Europy Środkowo-Wschodniej, które generalnie odgrywały taką rolę, my wam wyjaśnimy, jak bardzo chcemy być Zachodem i jak bardzo chcemy się temu Zachodowi tak przypodobać, że jesteśmy takimi dobrymi uczniami. I rzeczywiście te osoby były istotne w tych sferach publicznych, takich jak niemiecka, ale nie tylko. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz jest... My się chcemy dowiedzieć, dlaczego u was byli ci populiści, dlaczego oni przegrali i co wyście takiego fajnego zrobili. Dlaczego Polska tak dobrze wygląda na przykład, jak się do niej pojedzie i się popatrzy na wielkie miasta, dlaczego te wielkie miasta wyglądają lepiej niż zachodnie miasta europejskie. Także zupełnie inny rodzaj zainteresowania tym krajem. Ja dodam taki aspekt korporacyjny, bo on też sporo mówi, jako że tam w wielkich korporacjach decyzje są podejmowane na bazie jakichś takich konkretnych już wyliczeń i zysków lub strat, które można ponieść. Mianowicie chodzi mi o to, że po mergerze Discovery z Warnerem HBO Max dostało dostęp do całego w ogóle naszego spektrum produkcji TVN-owskich, około TVN-owskich itd., itd. I mieli sobie coś wybrać z tego, żeby ewentualnie wziąć do siebie i wzięli właśnie w pierwszym rzucie chyłkę serial, i wrzucili na rynek amerykański z takim właśnie przekonaniem, że to jest coś, na co widz amerykański czeka. Zrobili dubbing do tego, beznadziejny oczywiście, nie da się tego oglądać, ale jest. Czy widziałeś kiedyś dobry dubbing? No tak, a jeszcze w tym przypadku no, Magdalenę Cielecką zdubbingować to już naprawdę... Lepiej lektora, nie? No pewnie. Także byli pewni, że to jest coś, co może chwycić, a z kolei mój amerykański wydawca był zadziwiony tym, że sieć Walmart, czyli taka no powiedzmy ichniejsza Biedronka, wzięła ten mój debiut amerykański do siebie na półki po prostu, w sklepach typowo spożywczych, nie? Co się wcześniej kompletnie nie zdarzało. Jesteś w Walmarcie? Jestem w Walmarcie. Gratulacje. Ja cię. Super, nie? No. I to pokazuje właśnie to, że no, pootwierały się jakieś drzwi, bo tego wcześniej nie było. Tak, ale to jest też faza, to znaczy to nie jest tak, że to będzie teraz trwało w nieskończoność, ja mam nadzieję, tylko dawałabym temu dekadę. W ogóle teraz. Ja bym temu dawała dekadę, trzeba korzystać. A Zygmunt, a ty byłeś we Francji, w Auchan albo w Leclercu? Słucham na zakupach? Nie słuchałeś prowadzącego. Nie wiem. Chciałbym tutaj odpowiedzieć, że tak, że oczywiście po prostu w Leclercu miałem pełne półki, ale nie gratuluję, bo to jest w ogóle, wiesz, no, duża rzecz. Okej, no uznaję po prostu twoją wiedzę i twoją jakkolwiek gdzieś, wiesz, znaczy był moment na Polskę, to były głównie lata 2000, gdzieś w okolicach w ogóle, kiedy Polska była takim, wiesz, nowym, dużym krajem w Unii Europejskiej, w okresie zmian i wtedy było bardzo duże zainteresowanie polską kulturą, polską literaturą. Właściwie każdy debiut polski miał niemalże w umowę wpisane, że będzie tłumaczony i ukaże się na rynku niemieckim i zwłaszcza Niemcy byli tak super tym zainteresowani. A teraz mi się wydaje, że jesteśmy, rozumiesz, po prostu kraj. Gdzie są jakieś wybory, gdzie są jakieś zmiany władzy, gdzie byli populiści, gdzie nie było populistów. Mamy trochę zainteresowania przez to, że jesteśmy, jak zwykle, jedynym po prostu krajem cywilizowanego świata, który rozumie, czym jest Rosja i jakie stanowi zagrożenie. Ale znaczy, dziwne rzeczy dzieją się w ogóle na, nazwijmy to, rynku kultury, tak? I sztuki. I to się... Te fale są dziwne, one się trochę odnaradawiają, że to już trochę tak nie działa, że było właśnie, że była moda na Polskę, czy na przykład moda na Chiny, która też przeszła. Teraz jest trochę moda obyczajowa w związku jakby ze zmianami takimi obyczajowymi, wiesz, no, wydawcy szukają autorów, którzy wypadli z płci i tak dalej. Ale oczywiście chciałbym, żebyś miała rację. No to zobaczysz. Ale też to widzę sobie, no, nawet po prostu Nobel Olgi, znaczy nie było efektu Nobla, tak? Ani nawet jeśli nawet jakby Olga chyba go nie odczuła tak bardzo, jak wszyscy myśleli i też nie poszła za tym fala zainteresowania polską literaturą czy polską kulturą. Oscar dla Pawła też nie sprawił, że teraz wow, każda, rozumiesz, polska premiera przechodzi przez kino całego świata. No i myślę, że przesadzasz. To znaczy, po pierwsze, one się składają w pewną całość. Tak? Jak masz już litanie tych nagród literackich, a nie tylko Olgę Tokarczuk, która dostała Nobla, bo raz na 20 lat mniej więcej Szwedzi dają Nobla jakiemuś polskiemu pisarzowi lub pisarce. W ramach, przepraszam, za potop. W ramach tego, co widzisz, jak wchodzisz tam do Muzeum Narodowego, pierwsze co widzisz to Polska XVII wiek, Polska XVII wiek, Polska XVII wiek. Ja pamiętam swój szok, jak miałam 20 lat i tam po raz pierwszy pojechałam. Ale podobno, to jest legenda, ale to podobno nie jest nieprawdziwa legenda z tym Noblem jako pewnym... oddaniem czegoś. Przyjmiemy. Właśnie, prawda? Wy jesteście na pewno zainteresowani. Ale czyli tak, to nie jest tak, że to działa automatycznie, prawda? Też jak wspomniałeś o Noblu Olgi Tokarczuk, on też miał swoją wymowę polityczną. To przecież nie był też przypadek, kiedy ten Nobel został dany i komu został dany. To znaczy, to był sam środek tego populizmu w Polsce, to też było bardzo istotne. Natomiast teraz to, co się dzieje, to się będzie rozwijało. Czyli owszem, masz rację, że było już raz zainteresowanie Polską w latach 2000 wczesnych, ale to było właśnie to zainteresowanie, o którym ja mówiłam wcześniej. To znaczy, to było takie zainteresowanie, o, jacy fajni studenci, uczniowie Zachodu, oni będą tacy dobrzy jak my. A teraz to jest tak, że w związku z tym, co ty powiedziałeś, to znaczy, że to jest kraj, który rozumie Rosję, a przy okazji jeszcze przez ostatnie 35 lat niesamowicie się zmodernizował i zaznaczmy, on nie jest tutaj sam w tym regionie. Tutaj jest z 80 takich krajów bardzo podobnych, które wyglądają dzisiaj niesłychanie nowocześnie, są bardzo wykształceni ludzie, mówię o krajach bałtyckich. Rozumiesz, sprawia, że wielkość jest istotna, tak? No za chwilę, jak przyjmiemy Ukrainę do Unii Europejskiej, to zaraz ta wielkość stanie się powodem do konkurencji zasadniczej, ale na razie to będzie tak, że rzeczywiście ci ludzie, którzy słuchają na Zachodzie, oni mają takie poczucie, teraz się czas czegoś nauczyć. My się czegoś nauczymy. Ci Europejczycy ze wschodu mają coś do powiedzenia. Jesteś po prostu... Przemawia przez ciebie taki optymizm. Nie, doświadczenia ostatnich kilku lat. Ja mieszkania w 3-4 krajach europejskich i obserwacji tego, czego się chce słuchać. Ale trzymał się wersji Zygmunta, że jesteśmy krajem, który rozumie, czym jest Rosja, a nie rozumie Rosję. Myślę, że to jest zasadnicza różnica, żeby... Mi się skojarzyło a propos Nobla dla Tokarczuk. Pracowałem wtedy w wydawnictwie książkowym i miałem zupełnie inne podejście do tego Nobla, ponieważ ten Nobel był katastrofą dla polskiego rynku książki. Ponieważ wiemy albo nie wiemy, ale Polacy generalnie średnio czytają na samym dole krajów europejskich. W związku z czym pula książek po Noblu dla Tokarczuk zakupionych w Polsce się nie zmieniła, natomiast tak zwani przypadkowi czytelnicy kupowali Tokarczuk, po to, żeby czytać... Albo Mroza. Mroza czytają, Tokarczuk kupowali, stawiali na półce, to jest ta różnica, ale w związku z czym pieniądze, które wydali na Tokarczuk, już nie wydawali na inne książki, w związku z czym generalnie na rynku polskim książkowym efekt Tokarczuk był taki, była zapaść sprzedażowa, jeśli chodzi o... Na szczęście ten efekt minął, mówię trochę pół żartem, pół serio, bo poważnie, była to drama, ale która się skończyła, więc tak z drugiej strony chciałem spojrzeć. Mamy tu pełno tych książek na stole, więc chciałem, żebyście nie nadaremno, więc a ja jestem prowadzący, to ja się zacznę, ponieważ jestem jeszcze w amoku po obejrzeniu na Netflixie. Marcin jego zajawki, ale dobrze, oczywiście, no dobrze. Oczywiście, moje zajawki, tak. Pamiętam, jak się zerwaliśmy prawie stosunki towarzyskie, bo napisałem na Facebooku, że Interstellar to jest jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w życiu. Fantastyczny. Na co ten zaczął tryskać jadem, żółcią i wszystko, co tam ma. Obraził moje uczucia. To jest dobry film, tylko nie ma sensu. Dobra, ale nie gadajmy teraz o Interstellar. Ale powinniśmy kiedyś zrobić osobny odcinek o Interstellar. To jest fantastyczny film. Zaproś mnie, weź mnie. Dokładnie. Ja tutaj przyjdę i tę scena po scenie rozbiorę. Wspaniały, nie słuchajcie go. Ja uważałem, że Interstellar dosyć nie ma sensu, aż zobaczyłem Tenet. No tak, to tam myślę, że... Ale czy jest tam jakakolwiek scena, która nie ma sensu? To bardzo ciekawe. W Tenecie? Nie, w Interstellarze. Wszystkie mają sens. Będzie osobny odcinek. Wspaniały film o miłości. Nie, to jest filozoficzny film. Dobra. No dobra. Więc obejrzałem na Netflixie serial Problem Trzech Ciał i kompletnie odjechałem, ponieważ uważam, że to jest wspaniały, dla mnie stworzony science fiction, na ten rodzaj science fiction. Ja zacząłem, tytuł tak mnie skusił i się okazało, że to zupełnie nie jest o tym. Jest i nie jest. Myślałem, że będą trzy ciała. W 2 wieczory Problem Trzech Ciał i natychmiast się rzuciłem, oczywiście kupiłem, proszę o tyle tego jest, to tak wygląda. Problem Trzech Ciał i potem tom drugi, tom trzeci. I autor chiński, nie wiem jak się to mówi, Cixin Liu, jest jak wspomniana już Rowling, każdy kolejny tom coraz grubszy. Trzeci to ma, nie, jakieś 800 stron? Dla mnie największy problem z tym Problemem Trzech Ciał był taki, że tam nie ma bohaterów. Znaczy kompletnie. Wydaje mi się, że autor miał pomysł, żeby coś zrobić i zapomniał... Ale to nawet nie jest kwestia, że tam nie ma bohaterów. Chodzi o to, że tam autor wie, że powieść powinna mieć bohaterów i tam są różne postaci imiona i nazwiska, które są tak nieprawdopodobnie płaskie, że właściwie nie istnieją. Ja się nawet zastanawiałem... Czy to jest serialu czy opowieści? Opowieści, nie widziałem serialu. I tam są w ogóle fajne pomysły, tylko że autorowi brak talentu, żeby te swoje pomysły opowiedzieć przez jakichś ludzi, którzy byliby w jakikolwiek sposób wiarygodni. Ja się nawet zastanawiałem, czy to nie jest kwestia kulturowa. Że to chodzi o to, że no tutaj mówimy o kulturze, gdzie jednostka jakoś nie jest na pierwszym planie i jest nie tyle, że jest problem. Być może w Chinach to jest w ogóle spoko, że dla nas, kiedy mamy takie oczekiwania świata zachodu, że tam będzie jednostka ze swoją głębią, wnętrzem, jakimś życiem i jak tego nie ma, to ja to tak czytałem i miałem dobre pomysły, ale... No ja bym dokładnie tak samo. Tego komuś, kto potrafi pisać literaturę. No. I też mnie frapował ten aspekt kulturowy, czy właśnie po prostu w Chinach tak się nie pisze, ale okazuje się, że ta książka była przecież bestsellerem w Stanach Zjednoczonych i to takim naprawdę mega bestsellerem, więc... Tam jeszcze podkręcił to Obama, bo on tu na tej swojej liście. Tam zresztą to nawet jest bler Obamy. No tak, bo tam politycy się pokazują z książkami publicznie. To jest takie dziwne. Ale to tylko jest bardzo ciekawa rzecz. To kiedyś Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, zwrócił uwagę, że znaczy to się teraz w Polsce trochę zmienia, ale mówił sprzed paru lat, kiedy mówił o różnicy między na przykład Polską i innymi krajami Zachodu, że na przykład politycy, na przykład tacy amerykańscy, nie mówiąc już o na przykład Kicie Richardsie, który może nie jest politykiem amerykańskim, ale postacią publiczną, robią sobie zdjęcia w swoich bibliotekach, etc. Natomiast, że parę lat temu polscy PR-owcy polityczni mówili politykom, broń Boże, nie na tle książek, bo to elektorat obraża. Ale co, że to jest zbyt elitarne? To jak ten Rafał Trzaskowski mówiący po francusku z Geremkiem. Że to jest traktowane, że książki jako przejaw elitaryzmu, wyniosłości, smutne, pogardy dla prostego człowieka i tak dalej. Mówię, to się... Dlatego tyle ich przynieśliśmy dzisiaj. Nie kandydujecie w wyborach, tak? No, ale to jest naprawdę straszne, że oni się wszyscy posłuchali. Nawet Rafał Trzaskowski, który przecież jest... No, czytaliśmy książki, które tobie polecił, który jest bibliofilem, który uwielbia czytać, którego spotykaliśmy na spotkaniach autorskich, dopóki nie został prezydentem Warszawy i naprawdę... Mieliśmy nadzieję, że jego prezydentura oznacza, że wow, nagle będzie prezydent Warszawy, który przychodzi na spotkania autorskie, to, tamto. Znaczy, ale wiecie, jednak ten wymóg, żeby... To jest też ciekawa rzecz, że przecież dwóch samców alfa polskiej polityki od lat 20 paru, czyli Donald Tusk i Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, to mega oczytani ludzie. Tak. Jeden i drugi, którzy czytają nieprawdopodobne ilości, o czym wiedzą ludzie bliżsi, ale nie eksponują tej swojej pasji jakoś szeroko, no bo to się tak bardzo nie... W ogóle większość polityków czyta i oni ci o tym powiedzą w takich rozmowach prywatnych. I to tak, publicznie się nie mają ciekawe listy lekarza. Ale nikt tutaj nie kandyduje, przynajmniej na razie. Właśnie, ale to jest ciekawe, nie? Bo jak Donald Tusk cokolwiek z literaturą, to najbliżej chyba był ten filmik o Sanach, prawda? Że czego pan słucham Sanach, to było jedyne właściwie, co w ogóle napomknął, że ale to bardziej Morawiecki mieć wspólnego z książkami, bo ja pamiętam, a to, że przeczytał Piketty'ego, a to, że takie różne dziwne... Donald Tusk Ponikę Zeterucką polecał, to na pewno. Może to się zmieni. To mi się rzuciło w oczy, bo się, nieźle, ładnie. No więc jakby... Ale dobra. Też myślę, że Obama, no niekoniecznie ze względów literackich, mógł polecać wielką popularną powieść chińskiego. Ja też byłem świadkiem dyskusji, że ludzie się zastanawiali, czy Obama faktycznie to czyta, czy mu tam robią to PR-owcy polityczni. Nieważne. On akurat robi fajną robotę, bo on co roku robi te podsumowania książkowe, muzyczne, filmowe, serialowe. Ja na przykład, jak się nazywa ten taki antybohaterski serial... Boys, tak? No to ja o istnieniu Boysów dowiedziałem się z rekomendacji Obamy, co jest dosyć surrealistyczne, żeby były prezydent USA polecał takiego hardcora. Swoją drogą Obama pełni jakąś funkcję w czymśkolwiek? Działa w polityce, czy jest to na emeryturze? Bo tak sobie średnio, że nie wiem, co on robi. Głównie zarabia duże pieniądze, jak robi wykład. Okej, ale nie jest tak, że jest jakimś tam, nie wiem... Nie, on już powoli dociera do takiego wieku, kiedy mógłby teoretycznie zostać prezydentem USA. Ale jeszcze trochę mu brakuje. No dobrze, to poczekajcie. To po skosie, pan Remigiusz, jaką książkę tekstowo i dlaczego? Dobra, to zacznę, będę bardzo krótko mówić. Pierwsza to będzie Demon Copperhead. Moim zdaniem najlepsza książka tamtego roku i trochę tego, bo czytałem ją na Sylwestra, byłem mniej więcej w połowie. To jest współczesna próba opowiedzenia na nowo Davida Copperfielda, Charlesa Dickensa. Jest napisana tak, że po prostu najkrócej mówiąc, cholernie chce się to czytać. No po prostu nie chce się przerywać. To jest ten moment, kiedy po prostu wpadasz tak głęboko w narrację, że nic innego nie ma znaczenia. No i oprócz tego Barbara Kingsolver dostała za tą nagrodę Pulitzera. Pulitzera często się przyznaje z takich trochę, powiedzmy, politycznych pobudek, jak jest fajny aspekt społeczny jeszcze podniesiony w książce. I tu jest, bo tu jest mowa o epidemii opioidów w Stanach. Akcja w ogóle się rozgrywa w Appalachach, więc w takim regionie dosyć biednym. No i pokazuje zupełnie inną Amerykę i takiego towarzyszymy chłopakowi, który w sumie cały czas ma podgórkę i dlatego się tak fajnie czyta. Jakbym miał jedną książkę polecić z ostatniego 10-lecia, to by było to. Nie wiem, czy ktoś z was czytał. Mocno. Nie, mam to na Kindlu i to jest pierwsze do przeczytania. Słyszałem dobre rzeczy. Zacząłem czytać, przyznaję, że jestem w absolutnej mniejszości, bo wszyscy wokół mnie byli zachwyceni. Nie byłem w stanie się przebić przez stylistykę. Nawet miałem jakiś problem, ale to mówię, uważam, że jest stare powiedzenie żydowskie, jak jesteś trzeźwy, a ci wszyscy mówią, że jesteś pijany, to się idź połóż do łóżka. Więc uznaję tutaj, że mentalnie byłem pijany, jeśli chodzi o stosunek, bo naprawdę, kogo nie szanuję, jeśli chodzi o litery, był zachwycony. A ja... Tak, bo to jest i fajne fabularnie, i pod tym takim względem takiego wymiaru, którego się nie da zdefiniować, czyli to jest właśnie to, że nie chcesz po prostu przestać czytać, a dwa, że jest bardzo fajne polskie tłumaczenie w wykonaniu Kai Gucio. No dobra, ale idąc dalej, teraz będzie krótko. Do dwójka, potem idziemy dalej. W sensie cykl. Tylko dwie mam wybrać? Nie, więcej, tylko żeby po prostu pozostali uczestnicy rozmowy i potem... Dobra, to szybko. Murderbot to jest książka Marty Wells. Polecam czytać w oryginale, jak ktoś się boi czytać po angielsku, to nie ma czego, bo jest pisana prostym językiem i to jest tak zwana mistrzoklasa w szybkim opowiadaniu historii. To znaczy fabuła się zaczyna od razu, trzyma do końca i to jest nowela, więc jest tak krótkie. Jak ktoś chce coś na początek do czytania po angielsku, to polecam bardzo. Od polskiego tłumaczenia nie do końca polecam. Karolina, ty zostawiałeś swoje najnowsze książki w Berlinie. To wszystko prawda. Ale nie musisz z Seneką w związku z tym wyjeżdżać. Nie muszę z Seneką. Znaczy, możesz. Nie, w ogóle pierwsza książka, o której chciałam powiedzieć, to jest Władca Pierścieni, słuchajcie, bo ja za każdym razem, jak słyszę Rowling, to taki dreszczyk przechodzi nieprzyjemny przez plecy, bo... Ten nie obraża za Interstellar. To jest jeden z największych plagiatów po prostu w historii literatury, jak istnieje. No, ale stary, posłuchaj. Weź sobie Czarnoksiężnika z Archipelagu, Ursuli Le Guin, do tego dołącz Władcę Pierścieni i zasadniczo masz Harry Potter. Boże, tak? Powiedziałaś Czarnoksiężnik z Archipelagu i do mnie ciary nie przeszły. Znaczy, wszyscy ale ciary przyjemne czy nieprzyjemne? Przyjemne. To jest najlepsza fantastyka. Jedna z najwspanialszych książek napisanych kiedykolwiek, w ogóle wszystkie trzy części. Tak. W każdym razie, ale niestety nie mogłam tego Władcy Pierścieni tutaj pokazać, bo syn, z którym przyjechałam, wziął i właśnie czyta. Natomiast zajmowaliśmy się ostatnio z moimi synami, oglądając, bo jak już oni przeczytają książki, to mamy tę przyjemność, że możemy obejrzeć film Petera Jacksona i tam typujemy, kto został przerobiony jak w Harrym Potterze potem, bo to dosłownie może brać tych bohaterów. Są oczywiste, jak Dumbledore to Gandalf po prostu, oczywiście, prawda? Jeden do jeden. Ale słuchajcie, fantastyczna książka. Wzorce, rozumiesz, którymi jedno i drugie podąża. No, tak samo mogłabyś oskarżyć Gwiezdne Wojny o plagiat Tolkiena. To jest ten sam mitologiczny schemat. No. Można, ale jednak Rowling robi to grubiej. Natomiast dlaczego ta książka teraz też mi się wydawała taka ciekawa, bo my jesteśmy dokładnie w tym, na nowo w tym Star Warsowym świecie też i tak oglądając czy czytając teraz wspólnie tę książkę mieliśmy takie poczucie, że to rzeczywiście jest znowu ten świat, że znowu tak jak Tolkien pisał, właściwie wyobrażając sobie Europę wieku XX i podział polityczny i te dwa totalitaryzmy, które tam służą jako dwie wieże, tak i dzisiaj też mamy znowu tę samą opowieść. Także niesamowite zupełnie. Czy mam jeszcze coś opowiedzieć z tej piramidki? Na złość wzięłam Senekę jeszcze. A to tylko pokaż do kamery. Mam postawić. Dobrze, to słuchajcie, państwo jeszcze pokazuje to. A dlaczego na złość? No bo coś zupełnie starego, to znaczy zupełnie nie nowość. Myślałem, że on tak ukoi twoją złość tym swoim stoicyzmem. To właśnie o to chodziło, żeby on trochę nas ukoił, ten Seneca wspaniały. Są ci stoicy, którzy byli przez całe stulecia oskarżani o to, że pragną świata bez uczuć. To jest absolutna nieprawda, raczej te uczucia mają być doprowadzone do pewnego spokoju, może trochę łatwiej jest zaakceptować życie, czytając stoików. Bardzo polecam. To przy okazji jeszcze polecajka Piotrka Stankiewicza, który o stoikach pisze w taki sposób, że każdy jest w stanie zrozumieć. Parę książek wydał. Tak, wspaniały jest Piotrek Stankiewicz. To jest prawda. Tak, pop stoikowy. Tak, wspaniały. Pop stoikowy to jest bardzo... Tak, polecamy serdecznie. Ja już daję, idą polecajki z tej strony, ale chciałem tak... Jak powiedziałeś Karolina, cofając się do tego Seneki, chciałem was pytać o wasze takie książki, a może filmy założycielskie. Zaraz powiem wam, o co mi chodzi. W moim wypadku to jest na zawsze Księga Urwisów i Edmund Niziurski. W ogóle Niziurski jako pisarz, który mi zrył psychikę na dobre i na złe, a Księga Urwisów jest po prostu do tego stopnia, że jak poczyniłem swój debiut, to bohater się nazywa Wiktor, tak jak Wiktor Stopa w Księdze Urwisu. Po prostu to na zawsze i jak mi czasem smutno, to sobie sięgam, nie wiem, po 13 występ. A nie Marek Piegus? Co? Nie Marek Piegus? Nie, uwielbiam Marka Piegusa, uwielbiam. Mnie śmieszę oczywiście o wiele bardziej, bo Księga Ulicy Wcale... on też był straszny, tam że było porwanie, ale jest to wycieczka na Młocinę. Nawet do dziś to ciary mnie wciąż. Ja kocham wszystko, ale... Mieczysław nieszczególny. Ale na przykład strasznie lubię właśnie 13 występek, czyli opowiadania Niziurskiego, które są po prostu genialne. A już Lalu, Koncewicz, Broda i Miłość, no to po prostu jest jedna z najwspanialszych rzeczy, jaką czytam. Dobra, mógłbym długo o Niziurskim, więc chciałem szybciutko te wasze takie... formacyjne. O, tak to ja zasadniczo już powiedziałam o mojej książce formacyjnej, bo to właściwie jest Tolkien. Tak. To znaczy, jak miałam 8 lat, to słuchajcie, czytałam tylko komiksy i w ogóle nie chciałam czytać żadnych książek, więc mój tata przyszedł do mnie, dał mi Hobbita i powiedział, masz. Tak jakby powiedział, to cię zrobi po prostu. Zrobić to na zawsze. I rzeczywiście tak było. To znaczy pamiętam, że męczyłam się nad tą książką strasznie, ponieważ to była pierwsza książka, którą czytałam, a dotąd tylko komiksy. Ale jak już ją skończyłam, to byłam już przerobiona na zawsze. I to jest, no, to jest ten Tolkien, tak? Czyli Hobbit, ale jeszcze bardziej Władca Pierścieni. No u mnie to byłby długi Korowód, bo to tak naprawdę składa się z różnych elementów, ale taka powiedzmy jedna książka personalnie kanoniczna, jeśli chodzi o kopa w dupę do pisania, to by było Millennium Stiga Larsona. Niewysmakowana literacko. Później chyba, nie tak w wieku lat 8. Tak, trochę starszy Remi. To był taki moment już takiego mocnego impulsu i chyba taka przełomowa lektura pod tym względem, że pomyślałem sobie, dobra, muszę zacząć pisać. Maciek? No właśnie tych rzeczy jest dużo, bo pytanie, czy na przykład, czy myśleć o tym, co cię do tworzenia jakby zainspirowało, to jeżeli taką formacyjną rzeczą chyba dla mnie i w ogóle taką i do tworzenia i emocjonalną bardzo, to był film Absolwent Majka Nicholsa. To jest taki film formacyjny dla mnie, który ja po prostu pierwszy raz chyba, pamiętam na czarnym telewizorze, jeszcze czarno-białym telewizorze oglądałem, nie dlatego, że nie było kolorowych, tylko akurat nie jestem, ale że ja miałem w pokoju czarno-biały telewizor. Bo jak pojawił się w salonie kolorowy, to ja zawsze dostawałem ten gorszy do pokoju. I pamiętam, że oglądałem tego Absolwenta i pierwszy raz tak czułem, że pewnie czułem to też oglądając, nie wiem, Króla Lwa czy jakieś bajki Disneya, ale ja czułem takie już bardziej trochę będąc takim nastolatkiem weltszmercowym, takie połączenie z bohaterem. W sensie ja czułem, że to mnie jakoś po prostu niesamowicie bierze emocjonalnie, plus formalnie mi się ten film bardzo podobał, bo on nie jest do końca, ma zabiegi nierealistyczne, a zawsze mnie to interesowało, żeby coś metaforycznego się pojawiało, więc Absolwent to jest taki film formacyjny. Jeśli chodzi o książkę, no to też właśnie pytanie, czy to jest książka, która na ciebie działała w dzieciństwie a la Marek Piegus i jest takim sentymentalnym, mocnym wspomnieniem, czy tam, nie wiem, pamiętam bajkę o koziołku, czy takie rzeczy. Natomiast jak sobie myślę, jak już byłem nastolatkiem, taką książkę, która mnie porwała, to było 100 lat samotności Markeza, że ja pamiętam, że miałem coś takiego, że na mnie ten świat, dzisiaj pewnie bym trochę inaczej, Zygmunt już widzę pewnie swój radar pretensjonalności odpalił i mówił, że to jest coś tam już klika. Realizm magiczny, ale i nie wiem, czy gdybym dzisiaj to przeczytał przez to, jak świat mnie swoim cynizmem i właśnie takim lekceważącym stosunkiem do realizmu magicznego, może już bym teraz był, ale wtedy pamiętam, że jako pełen naiwnych nadziei i przeżyć młody człowiek, że to Strat samotności mi jakoś tak po prostu, ja czułem takie jakieś porwanie przez ten świat, taki byłem zaczarowany przez to kompletnie, tych wszystkich Aurelianów. Kurde, to ja mogłem Wiesława Myśliwskiego wymienić, a nie jakiegoś Larsona, jak idziemy w takie rejestry. No, to jest zawsze taka eskalacja. Następne pytanie będzie o to, jaka najbardziej pretensjonalna książka. To jest zawsze problem, jak jesteś przed kimś, nie? Ale bo to też jest problem odpowiedzieć, bo co jest też równie, wiesz, formacyjną rzeczą, jeżeli chodzi o komedię na przykład, no to Monty Python tak, ale Koc jest na przykład dla mnie mega formacyjną rzeczą, w sensie humor Szcześniaka i Wasowskiego, komiczny odcinek cykliczny, który był ostentacyjnie sucharowaty i głupi, a jednocześnie przez to niesamowicie poetycki dla mnie, to jest rzecz ultraformacyjna dla mnie. Ja tego Koca oglądałem z wypiekami na twarzy i w tym momencie w Kocu by się pojawił ktoś, kto miałby wypieki na twarzy, bo to był tego typu humor, w sensie bochenki chleba, jakieś wypieki, ale mi się tak podobała bezczelność tego, że oni robili program w telewizji, w którym po prostu ktoś mówi, teraz powiem coś, że spadniecie z krzeseł. Mówił, ludzie spadali z krzeseł bez sensu. I ja po prostu myślę, że to jest coś, co mnie... Nie no, tam było tyle idiotycznych pomysłów, ale tak wspaniałych. Ja mam ogromny sentyment do tego, więc to też jest taka rzecz bardzo formacyjna. Możemy zrobić jeszcze jedno kółko, żeby się poprawić po tym pierwszym, bo też mi przyszło do głowy coś. Ale tylko chciałem powiedzieć, obejrzałem parę miesięcy temu po raz 137 Absolwenta. Kurde, to się nic nie zestarzało. Nie, no, to jest tak nieprawdopodobnie... I w ogóle ciekawostka taka, że ja oglądając Absolwenta, nie wiedząc, że wiele lat później będę na przykład uprawiał improwizację teatralną i komediową, a Mike Nichols też uprawiał, miał w ogóle duet impro. Reżyser Mike Nichols, to jest pseudonim, on miał nazwisko takie, już nie pamiętam jak on się nazywa, ale to jest, miał takie rosyjsko brzmiące nazwisko, on z rodziny imigranckiej był, ale on, zaraz możesz to sprawdzić, ale że on miał duet z taką drugą panią, nie pamiętam jej nazwiska, właśnie impro. Ją zaczynał od improwizowanej komedii, również występował na scenie i ja tego nie wiedziałem. Ale wydaje mi się, że takie rzeczy nie są przypadkiem. To znaczy Michail rodzaj... Igor Peszkowski. No, tak się nazywa Mike Nichols. Okay. Więc że to nie jest przypadek, że bardzo odnalazłem się w wrażliwości kogoś, kto robił rzeczy, jak się okazało później, które ja również robiłem jednocześnie, w sensie i improwizację komediową i filmy. To bardzo to jest ciekawe, że to się łączy. Ale absolwent jest absolutnie wybitny. No i plus Simon and Garfunkel na soundtracku, Sound of Silence, no pani Robinson, o Jezus Maria. Tam jest tyle tematów, które... Zakończenie tego filmu, jak jadą... autobus? Jadą w autobusie w euforii, że zrobili coś szalonego i nagle następuje refleksja, co dalej, kiedy ta euforia wygasa. No przepiękne, bardzo, bardzo głęboki film. Więc ja ostatnio odkryłem w czasie swoich poszukiwań, że... Nie, właśnie tu cię zaskoczę, że Pismo Święte bardzo zyskuje, kiedy jednak się je czyta i poznaje w językach oryginalnych. Czy po aramejsku czytałeś? Czy po... No w językach oryginalnych. No nie była to łacina, tyle ci powiem. Ale to co, ty umiesz takie języki? Trafić jakiś wielopoziomowy żart, którego ale się nie łapie. Chciałem powiedzieć, że nie, że oczywiście mógłbym się stylizować, ale jeśli jest jedna książka, która mnie zmieniła, mówię najwcześniej, no bo tak jak mówi Remigiusz, no to jest jakby zmieniają się te lektury. Co ciekawe, ja nie miałem lektur, które mnie popchnęły do pisania, raczej miałem lektury, które mnie powstrzymywały. Jakby mówiły mi, Zygmunt, to jest nigdy nie osiągniesz tego. To jest genialne. Znaczy, za dobre książki czytałeś. Jeśli nie potrafię tego, i cały czas tak mam, że jeśli nie potrafię tego robić na tym poziomie, no to po co to w ogóle robić? Jaki jest sens tworzenia gorszej, średniej, takiej sobie sztuki? Biorąc pod uwagę, że sztuki i tak jest zbyt wiele, ale to jest inny temat. Ale do tej pory myślę, że najważniejszą książką gdzieś mojego dzieciństwa, no i mnie samego w ogóle, byli Bracia Lwie Serce, Astrid Lindgren. Co w ogóle, autorka w ogóle uważam za noblowską literaturę. Nie wiem, czemu ona Nobla nie dostała, nie dlatego, że jej nienawidził szwedzki establishment. Albo, że dla dzieci, no. Albo, że dla dzieci, ale to jest dla dzieci, o śmierci, o odwadze. To jest książka, która nie bierze jeńców. Znaczy dzisiaj, jakbym próbował napisać taką książkę, to każdy wydawca by mnie wyrzucił na kopach, że nie zmieszczą się trigger warningi po prostu na tym, co się tam dzieje w tej książce. No ale ciągle to uważam, to jest dla mnie takie, takie formacyjne. Jak o tym powiedziałeś, Pippi Langstrów była jedną też z najważniejszych na przykład dla mnie książek w dzieciństwie. Wiesz, nie? To ciekawe, dla mnie była za dziwna. Tak? A dla mnie właśnie ta dziwność była super pociągająca. Właśnie to, że ona żyje tutaj z koniem, z małpą, z jakimiś przyjaciółmi, samotna. Ta samotność mnie chyba przyciągała też jej i to, że ona była taką indywidualistką kompletnie dziwną, że no, ta fizia pończoszanka, jak to po polsku. Nie. To... Dlatego powiedziałem Pippi Langstrąb. Tak, no, nigdy nie byłem w stanie przeskoczyć tej fizji pończoszanki. To znaczy była Pippi Langstrąb, przecież u mnie najpierw był ten serial, ten tam z dzieciństwa, z tą cudowną aktorką dziecięcą, która kompletnie świat wyobraźni. Boże, tej wyprawy to było coś cudownego. A zostając przy skandynawskiej dziecięcej literaturze, dzieci z Bullerbyn miały dla was... No, dla mnie miały wielkie znaczenie. Dla mnie miały, ale nie miały właśnie muzykalna. Tej siły, tej mocy po prostu takiej wyobraźni. W ogóle do tej pory myślę, że to jest jakiś rodzaj niemalże, bo tam jakby w Braciach Lwie Serce chodzi o to, że generalnie oni przenoszą się do swojej własnej fantazji, ci bohaterowie po śmierci, co w ogóle uważam jest spoko pomysłem na religię, że zostajemy w jakimś takim swoim ostatnim halunie. Wydaje mi się bardziej wiarygodne niż Jezusek, tak? To ciekawe. Ja zupełnie byłam niemuzykalna, jak chodzi o dzieci z Bullerbyn. Nie rozumiałam wtedy, nie rozumiem teraz, jak moje dzieci czytają. Zupełnie nie rozumiem. Natomiast jestem ci bardzo wdzięczna, że przypomniałeś o Braciach Lwie Serce, bo ciągle zajęta tym, co mogę teraz podetknąć moim dzieciom, żeby czytali nie tylko swoje literatury, bo teraz dzieci mają inne literatury niż my mieliśmy i to jest fajnie, bo oni się tym bardzo interesują, tak super czytają, ale fajnie, jak czasem jest ten dialog, nie? Że podetknąć, co dać. No, dam teraz tego Tolkiena, żeby nie tylko Zwiadowcy to też bardzo fajna seria książek, ale dałam to, a teraz może tych Braci Lwie Serce, to doskonały pomysł. To jeżeli wiecie, uzupełniacie, to ja chciałem uzupełnić do tego Niziurskiego, bo znowu sobie odświeżałem, to znaczy to jest wpływ z kolei mojego taty, który czytał w nieskończoność po prostu na okrągło Hrabiego Monte Cristo, Dima, i ja Trzej muszkieterowie, też ważna książka z dzieciństwa. I co parę lat, ale wiecie co, czasami miałem tak, no, ma 1200 stron w tej pełnej wersji, tam 1300. Bywało tak, że jak nie miałem czasu, żeby przeczytać całość po raz kolejny, to czytałem sobie ostatnie 100 stron, bo uważam, że nie ma lepszego opisu zemsty w literaturze światowej niż zemsta Edmunda Dantesa, czyli hrabiego Monte Cristo. I tam znowu ostatnio zacząłem czytać końcówkę, nie pamiętałem szczegółów, postanowiłem, że sobie odświeżę od początku, znowu przejechałem te 1300 stron, odkrywając ze zdumieniem, jakie to jest przy okazji niesamowicie świetna polityczna książka. W ogóle o oportunizmie, o zemście, o właśnie cudo. Więc chciałem dorzucić tylko, szanowni państwo, hrabiego Monte Cristo. Ja się zastanawiam, czy to też jest taka genderowa trochę dyskusja, bo jednak jako jedyna kobieta mogę powiedzieć, że ja jeszcze bardzo lubiłam Anię z Zielonego Wzgórza. Też bardzo lubiłam. Ona z całą pewnością bardzo fundacyjna, lubiłem. Zupełnie budująca. Dla mnie też. Ania na uniwersytecie byłem, bo już to ja w ogóle już dalszych części w ogóle nie kupowałam. Kompletnie. Ja tylko tę Anię z Zielonego Wzgórza zajeździłam po prostu na śmierć tę książkę, ale mój starszy syn też to bardzo chętnie czytał. A oglądałeś tą wersję, tą nową? Absolutnie beznadziejna. Zgadza się. Dla mnie książka jak hollywoodzkie przerabianie starych bajek. W ogóle to jest jakiś kompletny dramat. Ja nie, dla mnie Ania z Zielonego Wzgórza też na maksa, tym bardziej, że potem jeszcze byłem na spektaklu w Kaliszu w teatrze, jak mój tata był tam dyrektorem, wystawiali Anię z Zielonego Wzgórza i do dziś pamiętam piosenki, a to był rok pewnie 95 i pamiętam piosenki na przykład o sukience z bufkami, jak Ania miała sukienkę i tam sukienka z bufkami. Super. Pamiętam tą melodię. Pamiętam, że tytuł też rozdziału, to na mnie robiło takie ogromne wrażenie, rozdziału, w którym Mateusz Kadbert umiera, że tytuł, to był ostatni z ostatnich rozdziałów, nazywał się Żniwiarz, któremu na imię jest śmierć. I tak się nazywał rozdział Anii z Zielonego Wzgórza i ta fraza mi zapadła też bardzo w głowę i w tym spektaklu też była piosenka to świt, to zmrok, to świt, to zmrok, ktoś musi odejść, by zostać mógł ktoś. Wszyscy na czarno po śmierci Mateusza, więc no to też... Panie Zygmuncie. Duże rzeczy już wtedy. No. Polecajki. Tak, ja wtedy szybciutko. Nie musisz szybciutko. Ale mogę. Możesz? Tak nie, przepraszam, bo ja potem powiedziałem teraz głupotę chyba. Czekajcie, to świt, to zmrok. To jest chyba. To jest skrzypek na dachu. Sunrise, sunset. To jest chyba skrzypek na dachu. Ja pomyliłem rzeczy. Ale była tam. Musimy być świadkami twoich myśli. No chodzi o to, że. Nie, ale w tej Ani z Zielonego Wzgórza był na pewno coś o tej śmierci, tylko ja zmieszałem teraz dwie rzeczy. Co swoją drogą jest symptomatyczne. Bo jesteś twórcą. Dzisiaj się pomieszałeś Ani z Zielonego Wzgórza ze skrzypkiem na dachu. Godzilla z King Kongiem, a ty zmieszałeś skrzypka na dachu z Anią. Musiał być podobny obraz. Skrzypek z Zielonego Wzgórza. No nie szkodzi, słuchaj, śpiewałeś ładnie, więc... Ania na dachu. Tradition. Ania na dachu. Nie, skrzypek z Zielonego Wzgórza. Zielonych szczytów podobno według nowego tłumaczenia. Tak, nie. Po co? Takim numerom mówimy nie. Albo po prostu Ania, kropka, skrzypek z Zielonego Dachu. Co ja chciałem tak, po pierwsze, jeśli chodzi o pana, o problem trzech ciał, no to zachęcam, żeby państwo sobie wyrobili opinię sami, bo to jest praktycznie głośna książka, tak? I ja mam z nią taki problem, że tam jest właśnie dużo dobrych pomysłów, tylko autor nie ma talentu literackiego, żeby te pomysły zrealizować, co jest w ogóle ciężkim, znaczy nie ciężkim, ale częstym przypadkiem fantastyki. Ja teraz tutaj trochę połączę złą fantastykę z Davidem Copperfieldem i z dobrą fantastyką, czyli to jest Drud Dana Simmonsa. Do kamery pokaż. Pokażę. Tak. Zapamiętajcie państwo przede wszystkim nazwisko Dan Simmons. Ten od terroru. To jest ten od terroru i przede wszystkim ten od Hyperiona. Znaczy, jeśli gatunek science fiction po coś powstał, to po to, żeby Dan Simmons mógł napisać Hyperiona. Nie tak postaw ładnie, jak pan Mróz postawił, o właśnie. I to jest jeden w ogóle z moich ulubionych żyjących autorów. Autor właśnie Hyperiona, czy autor Terroru, czyli świetnej powieści historycznej z elementami grozy o wyprawie... Serial super był na... No ale gorszy. Nie podoba mi się. O wyprawie XIX-wiecznej, żeby odkryć przejście północno-zachodnie, czyli opłynąć Kanadę od północy. A to jest powieść o Dickensie. I o jego ostatniej nieukończonej powieści, ale przede wszystkim o Dickensie. I to, co Dan Simmons potrafi zrobić historycznie, przede wszystkim to, jak on przedstawia tego Dickensa, który był najpopularniejszym, był naprawdę najpopularniejszym pisarzem swoich czasów, wiedział o tym, surfował na tej fali, był też po prostu kurasiną, łajdakiem, niesympatycznym człowiekiem, zakochanym w sobie jak mało kto. Wspaniale czasy i w ogóle i Dickensa, którego, gdybyś chciał, żebym wymienił więcej powieści formacyjnych, oprócz Braci Lwie Serce, no to byłby to na przykład, to byłby to właśnie David Copperfield, tak? Jeśli chodzi o w ogóle o sztukę prowadzenia narracji, o to, że jesteś, no nie tyle czytasz, co stajesz się częścią świata. Ja pamiętam, skończyłem Davida Copperfielda już jako dorosły człowiek i płakałem żywnymi łzami, nie dlatego, że kończy się smutno, tylko dlatego, że kończy się w ogóle. I że już muszę wyjść z tego świata, którego częścią byłem. Więc Dan Simmons numer 1, Kosiarze numer 2. Postaw ładnie, postaw. Z całego tego po prostu zalewu, tego gówna, tego soft porno young adult, tak, które czytają po prostu 30-latki i udają, że znowu są w liceum i znajdą miłość swojego życia. I na szczęście jest to literatura napisana za pomocą 3 rzeczowników i 3 czasowników, więc każdy to potrafi. Więc w tej całej fali są dobre rzeczy. I uważam, że to jest jedna z najlepszych, czyli Kosiarze. Autor ma trochę podobny problem co tutaj. Świetne pomysły i to nie jest poziom literacki na przykład Igrzysk Śmierci, które uważam są lepsze od Harry'ego Pottera, z tych takich w ogóle całej literatury młodzieżowej ostatnich dekad. Świat, w którym nie ma już śmierci, AI rozwiązała wszystkie nasze problemy, ale żeby nie doprowadzić do przeludnienia, istnieje zakon kosiarzy, który może zabić pewną ilość osób. I to jest ostateczna śmierć, bo cała reszta jest de facto... Czyli naprawdę trzeba mieć pecha, żeby umrzeć tam. Słuchaj, tak, bo ta książka jest... ona jest dziwna w tym sensie, świetna. To znaczy ona jest niby adresowana, jak rozumiem, do starszych nastolatków, ze względu na tematykę, a jednocześnie sposób pisania, ale to w zasadzie jest, wiesz, od 13 do 100 roku życia, nie? No, dobrze jak mówię? Każda dobra literatura. Tak, i to jest. No, czytaliśmy jako bardzo dorośli na przykład Susan Collins i Igrzyska Śmierci. No jest to wspaniała literatura. To jest tak ważna wypowiedź w ogóle o wojnie i o wykorzystywaniu dzieci w wojnie, że Harry Potter będący, tak jak mówisz, trochę plagiatem Dickensa, trochę po prostu Tolkiena. Wara od Harry'ego Pottera po prostu. Wiem, ale nie, spoko. Ale zakazujesz dzieciom czytać Harry'ego Pottera? A dlaczego? Niech czytają, niech sobie ocenią same. Każde pokolenie musi mieć swoją mitologię i nie możesz im podsuwać plastusiowego pamiętnika, tak? Tylko muszą być nowe... Plastuś był kochany. Czyli to muszą być jakieś nowe rzeczy. To jest jedna wspaniała scena w tej powieści, kiedy autor wspiął się na ciężko osiągalne, normalne dla niego wyżyny tej sztuki, kiedy to AI chce jakoś jakby dotknąć człowieczeństwa, będąc chmurą wszystkiego i na chwilę temu AI się to udaje, jakby tak opętując, nazwijmy to, bohaterkę i mało nie ginie z zachwytu i potem mówi do innego bohatera, już wracając do tej chmury, że jak wy w ogóle to wytrzymujecie, jak wy możecie nie eksplodować z zachwytu, doświadczając piękna świata i jego skomplikowania wszystkimi swoimi zmysłami cały czas. Co w ogóle myślę, że jest o tyle piękne, że my, mając te możliwości, uciekamy od nich, wiadomo, doświadczając świata przez literki, przez ekrany i tak dalej. Dlatego ja już wychodzę trochę z kultury. Pokazać 2 książki, żebyśmy... Albo tylko 2 można. Potem pan... Nie, wszystkie pokażemy, tylko żeby zatoczyć kółko. Pan Buchwald przyniósł najgrubszą, więc niech pokaże najgrubszą. To... Tak, zacznijmy od... Ale właśnie, bo to jest jakby rekomendacja najmniej taka po prostu... Nadająca się do czytania. Tak, chodzi o to, że David Foster Wallace, niewyczerpany żart. Ja chciałem zarekomendować tę książkę osobom, które... mają natłok myśli w głowie, mają problemy ze skupieniem i mają problemy z tym, żeby się nad czymś skoncentrować, bo nie da się tej książki w ogóle czytać w sensie fizycznym, żeby nie być skupionym. Jest to książka, która ma ponad 1000 stron i dodatkowo jeszcze 100 stron przypisów. I do takich przypisów, że na przykład czytasz sobie i masz przypis i ten przypis trwa 10 stron. I jak go skończysz czytać, to już nie pamiętasz, jaka była akcja. Ty to potrafisz zachęcić. Są też przypisy w przypisach. Wszyscy już siedzą na Aleksa. Są też przypisy. Nie, no jest to oczywiście ta literatura amerykańska nowa i gdzieś to tam jest obok Elisa i takich rzeczy. Przed programem Zygmunt tutaj wyraził jasno swoją, że tak powiem, niechęć do tego autora. Możesz to po prostu powtórzyć. Ale Maciek, ja też byłem młody. Też chodziłem z unicesem pod pachą. Ale ja właśnie nie. Ale właśnie chodzi o to, że ja niedobrze, że na końcu, bo tu są rzeczy dużo mi takie bliższe i które polecam z pełnym przekonaniem, a to jest po prostu bardzo dziwne, trudne do zrozumienia, bardzo postmodernistyczne, ale jednak są w tym momenty, które mnie po prostu bardzo bawią. Na przykład jak to, że jest, bo to jest, ciężko powiedzieć, o czym jest do końca ta książka, to znaczy ona jest ten tytułowy niewyczerpany żart, to jest tytuł kartridża reżysera, który robił bardzo eksperymentalne, dziwne filmy. Nie, to jest, nie ma sensu tego opowiadać. Nie ma sensu tego opowiadać. Ale chodzi o to, że są... Potrafisz zachęcić, naprawdę. Chodzi o to, że jeżeli... Powiedz coś takiego, że to jest naprawdę zabawne, albo... No właśnie chciałem powiedzieć, że dużo rzeczy mnie tam śmieszy. Podoba mi się to, w jaki sposób opisujesz tę książkę w formie takiego trochę właśnie niewyczerpanego żartu. No tak, bo to jest... ale może właśnie to jest dowód na to, że to nie jest książka, którą można powiedzieć, to jest fajne, bo jest wartkie ten, tylko to jest coś, czego nie da się z niczym porównać. Jest to wyzwanie. Może jest to fajne, żeby zobaczyć, jak nieskrępowana jest ludzka wyobraźnia i co może wymyślać, bo są tutaj rzeczy, chociażby nawet w przypisach, gdzie jest przypis polegający na wymienieniu filmografii reżysera i jest tam 30 pomysłów na filmy i są bardzo zabawne. Nie wiem, bardzo lubię tutaj, bo tu jest motyw bojówki Quebecu, która próbuje się od Kanady uniezależnić i jest grupa bojówkarzy na wózkach inwalidzkich, a dlatego są na wózkach inwalidzkich, bo testem ostatecznej męskości było wśród młodych Quebejczyków było sprawdzenie, kto najpóźniej przeskoczy przed jadącym pociągiem, więc ci, którzy byli najlepsi, no to tracili nogi i zostawali elitarną bojówką na wózkach. No to jest bardzo dziwne. Jest to dobre. Ale tak, znaczy nie czytasz tego jako coś, co cię wciąga akcją i wartko musisz... No, ja te czytałem pierwsze 400 stron, pewnie w czasie, jakbym 5 innych książek przeczytał, ale uważam, że jest to imponujące i dla samych czasami niektórych pomysłów warto po to sięgnąć, natomiast tak jak mówię, jest to, tak jak mówię, powiedziałem, tak jak piłkarze mówią, no tak jak mówię, no mecz był ciężki, no tak jak mówię, no nie ale wiem, zobaczymy, ale... Piłkarze też, ale nie, to chodziło mi o to tak jak mówię, że zawsze mi śmieszyło, że ktoś zanim coś powie, mówię tak jak mówię. Tak jak mówię. Ale tak jak mówisz, to piłkarze poprosili o życzenia... A tak, PZPN zamówił u Michała Sikorskiego, księdza Jakuba, życzenia pomyślności dla Polski. Więc nie chciałbym się na tym skupiać, wyzwanie, ale chciałbym... Śmiejemy się trochę z tej książki, bo rzeczywiście jest trudna. Ja bym trochę zgłosił votum separatum do porównania z Ulyssesem, bo Ulisses wydaje mi się jeszcze bardziej pretensjonalny. A tutaj jednak jak zaczynasz to czytać i jakkolwiek moglibyśmy się śmiać z tego, że David Foster Wallace robi rzeczy takie no właśnie mocno postmodernistyczne, już odpychające cię od tego. Nie robi, bo nie żyje. To, robił. W książce robi w sensie. No bo tam nie on tam żyje, nie na tym w sumie polega też literatura. Więc robi takie rzeczy, które trochę cię odpychają formą, trochę ci utrudnia to czytanie, ale jest w tym coś takiego, że jak zaczynasz czytać, jak skupisz się na tym jednym zdaniu, na drugim, trzecim, to nagle się orientujesz, że on cię rzeczywiście wciągnął w to i że trochę się w tym zanudzasz. No mi się podoba ta koncepcja na przykład jego, że firmy sobie mogą kupować lata. Znaczy, że nie jest rok 2024, tak, są lata sponsorowane, tylko są rok Pieluchomajtek Dipend dla dorosłych. Tak, Dipend dla dorosłych. Nie no, pomysły są w ogóle niesamowite i poza tym ja jeszcze raz czuję się winny, że przynoszę książkę i zostałem zdisowany za nią i muszę się tłumaczyć, że ją prezentuję. Słuchaj, on mnie hejtował Interstellar, więc naprawdę to hejtowanie jest naprawdę śmieszne przy tamtym hejtowaniu. No ale jeżeli jak mówisz, też kiedyś byłem młody i chciałem się popisać, no to jak mam bronić swojego woli? Nie powiedziałem, że chciałem się popisać, tylko zrobić wrażenie na dziewczynach. Ja nie muszę robić wrażenia na dziewczynach, bo jestem żonaty od wielu lat. Więc powiem teraz, idę teraz coś, co będzie mi łatwiej obronić, czyli... O Jezu, śmierć pięknych talent, Boże, jakie to jest piękne. No więc jakby jeżeli teraz, bo mówiliśmy o formacyjnych rzeczach, ale oczywiście, że mam dużo ulubionych książek, ale jakbym musiał powiedzieć, jaka jest moja ulubiona książka, to prawdopodobnie bym powiedział o tej książce. To pokaż ją ładnie. O książce Śmierć pięknych Sarek Ota Pawla czy Pawela, nie wiem jak czeskie nazwisko powinno się odmieniać, ale... Napisał ją Ota Pavel, tak prosto. Napisał Ota Paweł i przyniosłem też od razu drugą książkę, którą napisał Ota Pavel. No bo jest to... Kurczę, to jest taka rzecz, o której trudno mi mówić tak bardzo sucho merytorycznie, bo mnie to po prostu bardzo wzrusza. W ogóle Ota Pavel jako postać, to był dziennikarz sportowy z bardzo wrażliwą duszą, z rodziny, która przeżyła wojnę i w ogóle od czeskiej strony całą zagładę i tak dalej. I on był dziennikarzem sportowym. Tutaj odnoszę się do książki Puchar od Pana Boga, bo to jest cykl jego felietonów, które oczywiście dla fanów sportu są super, ale to dla niefanów sportu nie zraźcie się, bo to nie są stricte reportaże sportowe, tylko to są po prostu opowiadania i bardzo, bardzo ciekawych, dziwnych rzeczach, których sport jest okolicznością, a nie jakby tematem. I ja czuję jakąś taką ogromną sympatię do tego autora, który też zmagał się całe życie z różnymi zaburzeniami psychicznymi i to jakimiś takimi bardzo poważnymi, a jednocześnie cały czas, jak ja sobie myślę o historii, którą on przeżył w związku z wojną i ze swoimi problemami z wnętrzem i z psychiką, ile jest w tym pogody, ciepła, to jest niesamowite, że Świeć pięknych saren jest książką cały czas z wojną obecną w tle i z tragedią i z biedą i z przemocą, a jednocześnie jest przede wszystkim o wędkarstwie, o miłości, o rodzinie, nie wiem, jest po prostu to jest jakieś rozbrajające. Jest w tym pewna jakaś taka naiwność dziecięca, ale nie, naiwność to złe słowo, jakaś taka wiara może jednak mimo wszystko w człowieczeństwo, znajdywanie, tam jest na przykład piękny opis tego, dlaczego słońce jest ważne, czym jest słońce w ogóle, że jest taką wielką, żółtą, pogodną pigułką lekarską. Nie wiem, no polecam Państwu, bo to jest coś, co dotyka, że tak powiem, takich strun najbardziej jakichś takich wrażliwych w moim wnętrzu i uważam, że to jest piękna po prostu literatura, taka humanistyczna, to jest głęboce humanistyczna literatura, tak bym powiedział. To jest chyba książka, którą można polecić każdemu, w przeciwieństwie do niewyczerpanego żartu, dlatego... to się czyta po prostu. Nie, nawet nie chodzi o polecenie, tylko że jest to książka, która ma naprawdę moc zmiany. Czytającego. Ja pamiętam, jak pierwszy raz czytałem, bo to jest a propos tego, co powiedział Remigiusz, że wytrychem do duszy. Tak dla każdego. Ja czytałem pierwszy raz Śmierć pięknych saren, będąc dorosłym człowiekiem i słyszałem o niej bardzo, bardzo wiele, wiedząc, że jest to jedna z najważniejszych dla bardzo wielu ludzi, których znam, jedna z najważniejszych książek życia. I podchodziłem do tego, znaczy, bardzo śmieszne, z takim podejściem, że to musi być coś w pewnym sensie niezwykłego, być może skomplikowanego. A jest to bardzo proste. Okazało, że to jest tak cudownie zwykłe, tak proste, tak... Najpiękniejsze rzeczy w życiu są najprostsze. Tak, ale najtrudniejsze do osiągnięcia. Wydaje mi się, to jest jeszcze istotne, że nie trzeba mieć... Tak, teraz bardzo, może żadnych tak zwanych kompetencji kulturowych, żadnego odczytania, po prostu można wziąć tą książkę, żeby się nacieszyć, jak te strony lecą, jak te zdania lecą, te obrazy, które się tam pod powiekami odkładają. Śliczności to jest po prostu. Złote czasy literatury. Piękne. Ale swoją drogą ciekawe, że to, co łączy twoich dwóch autorów, to, że no, skończyli ze swoim życiem. Tak. Przypadek. Nie no, ale tak nie. Słuchaj, tak. Wydaje mi się, że niestety, często jakiś rodzaj geniuszu, nie wchodząc w to, czy Wallace jest geniuszem, czy Ota Pavel jest geniuszem, jest kwestia subiektywna, ale jakiś rodzaj geniuszu często jest obarczony ciemną stroną, tak? To znaczy, że jak myślę o różnych umęczonych, genialnych twórcach, no to ich umysły działały inaczej innych ludzi, co owocowało wspaniałą twórczością, bo myśleli nie tak jak inni ludzie, ale przez to, że te umysły działały inaczej, to działały też inaczej na obszarze na przykład przesadnie lękowym albo autokrytycznym, albo jakimś... No niestety tak to jest, w sensie niebanalny umysł jest tak samo darem, jak i przekleństwem. Myślę. Znaczy nie wiem, czy to jest niebanalność, ja po prostu staram się unikać takich rzeczy, bo to tam często idzie taka, wiesz, takie... nie chcę używać słowa gloryfikacja, dobra, tak? Niebanalność, tylko że jest jakaś tam cena sztuki. A może być po prostu znacznie prostsze rozwiązanie, czyli znaczy prostsze, nie mówię, że prostsze. Ostatnio gdzieś czytałem, albo żona mi opowiadała, tak mówię, żona mi opowiadała, ja mówię, czytałem, żeby lepiej wypaść, że właśnie wynika z jakichś badań, że dużo twórców cierpi na mniej lub bardziej aktywną jakby chorobę dwubiegunową. Tak? I ten moment manii często jest przekuwany właśnie w sztukę, kiedy jakby to wnętrze musi się wylać. A za to z kolei potem moment depresji może się skończyć źle. Osobiście uważam, że żadna sztuka nie jest warta choroby ani życia, nie to chciałem ale powiedzieć. Ale możemy też powiedzieć to jeszcze bardzo ciekawe. Prosto, nawiązując do takiego języka, który teraz jest chyba bardzo typowy, modny, że twórcy mają bardzo często te mózgi atypowe, tak? Że to są neuroatypowe mózgi i w tym momencie już nie musimy się ograniczać do choroby dwubiegunowej, bo to jest choroba, w przeciwieństwie do tej neuroatypowości, która chorobą nie jest, no ale różnego rodzaju zaburzenia, tu autyzm, tu ADHD, tutaj różnego rodzaju Aspergery. W różnych spektrach, bo przecież wszyscy funkcjonujemy na jakimś spektrum, jesteśmy bardziej albo mniej atypowi. No i że to twórcy są tymi ludźmi, którzy właśnie oni mają te mózgi troszkę inne. Chociaż muszę powiedzieć, że jesteśmy tak zanurzeni w tym języku neuroatypowości, że ja się czasem zastanawiam, jest zresztą taka książka The Myth of Normal, to znaczy, że czy jest w ogóle, czy ktokolwiek z nas w ogóle jest normalny, że nie. Czy jest coś takiego jak normalny mózg? Im dłużej żyję, uważam, że właśnie, że jakby z elementem bycia człowiekiem jest byciem mniej lub bardziej zaburzonym, nie mówię to jakby niejako ciężkie słowo, tylko po prostu no... Czy znamy ludzi, którzy są takimi ludźmi? Jestem w 100% szczęśliwy ze sobą, akceptuję siebie, nie mam żadnych problemów, rozumiem jak działa świat, no jest ja. Świetnie. O, masz tak? Jak to? Jan Paweł 1670. O nie, ale tam jest bardzo głębokie zaprzeczenie i wyparcie. Znaczy to jest, wiesz, to jest osoba tak zaburzona, że nigdy nie zauważy tego, że jest zaburzona. Mnie się zawsze wydaje po prostu, że my musimy, tak, potrzebujemy jako kultura jakiegoś sposobu wyrazu tego, że potrzebna jest empatia dla jakiejś inności i żyjemy akurat w takich czasach, które są zdominowane przez język psychologiczny, więc to, co jest w istocie talentem, to znaczy ja nazywam to wszystko talentami, nie mówię, że mózg jest neuroatypowy, tylko mówię, że ktoś ma jakiś talent po prostu, ale jakoś tak na poziomie masowej edukacji nie jesteśmy w stanie sobie po prostu tego powiedzieć, że ten chłopiec albo ta dziewczynka ma taki talent, no to zamiast tego powiemy, że jest neuroatypowy albo ma Aspergera. Tak. Ja w ogóle uważam, że jakiekolwiek takie wzorce psychologiczne czy do konstrukcji umysłu są dosyć iluzoryczne, no bo nie ma dwóch no to są takie dziedzictwo oświecenia, tak? Że jesteśmy może, wszyscy jacyś może potrzebujemy tacy sami. Tak, czegoś takiego, żeby się zorganizować. Natomiast jeśli chodzi o te inne mózgi twórców, to nie wiem, ja bym chyba nie poszedł tak daleko. Wydaje mi się, że twórcy mają... Nie masz wrażenia, że masz inny mózg? Nie, nie mam w ogóle takiego wrażenia. Jak się spotykam z czytelnikami, rozmawiam o książkach, to mam wrażenie, że to są te same mózgi tak samo działające. Natomiast na pewno wydaje mi się, że jako twórcy mamy ciągoty do takiej daleko idącej introspekcji, to znaczy do rosnącej samoświadomości, której nie da się chyba osiągnąć inaczej niż, przynajmniej z mojego punktu widzenia, niż pisząc książki. Znaczy, jeżeli rzeczywiście piszesz te książki w jakiś taki sposób prawdziwy i tworzysz tych bohaterów z siebie trochę, no to ta introspekcja jest większa niż jakbyś próbował, nie wiem, usiąść w jakimś gabinecie terapeutycznym i o sobie opowiadać, bo jesteś schowana za literami, no, bo twoja podświadomość też bardzo mocno bierze udział w tym tworzeniu. To raz, a dwa, że masz takie, nawet powiedziałbym, podświadome przekonanie, że jesteś ukryty, że nikt cię nie zobaczy, możesz się uzewnętrznić. A się otwierasz. A się otwierasz, no. To potem i tak wszyscy to czytają. To jest też oczywiście pytanie, na ile gdzieś skłonność do sztuki, czy na przykład do narracji, czy do tego, co mówisz, jest efektem jakiegoś, no nie wiem, być może tego, że twórcy i twórczynie jako dzieci nie czuli się bezpiecznie, że musieli uciekać w świat tylko sztuki, że ich mózgi wykształciły pewne struktury dramatyczne, których na przykład często to widzę, ludzie z dobrych, szczęśliwych, bezpiecznych domów nie mają. To jest bardzo długi temat. To jest bardzo długi temat. Ja chciałem się trochę odbić od tego, co ty powiedziałaś, bo ja ostatnio prowadzę zajęcia, pochwalę się, prowadzę zajęcia ze studentami, tak? I patrząc już z niechęcią na swoją półkę z książkami, ale pokazując im różne rzeczy, odkryłem, jakie to kiedyś było dla mnie ważne. Czy na przykład, czy Ota Pavel, właśnie, to jest jedną z najważniejszych książek dla mnie. Czy David Copperfield, czy inne rzeczy. I to przynoszę, mówię, wow, to kiedyś było coś, co mnie zmieniało. I rozmawiałem wczoraj właśnie z reżyserem Kosa, też tutaj wspomnianego, i mówiliśmy, że jaka to była... z Pawłem Maśloną. Jaka to była wspaniała w ogóle... Jaka była wspaniała magia, że jak po prostu gatunek, tak? Wymyśliliśmy sztukę jako taką niesamowitą zdolność komunikacji najgłębszych, najintymniejszych rzeczy. I potrafiliśmy tym magicznym spotkaniem zmienić siebie, zmienić innych i okazało się, że wierzyliśmy, że to jest coś, co nas najbardziej w sumie wyróżnia jako gatunek. Bardziej niż to, że potrafimy zbudować autostradę i zaparzyć kawę. I się okazało, że właśnie ta nasza cecha jako pierwsza jest nam odbierana przez AI. To strasznie interesujące, co powiedziałeś. W jakiś sposób Bo są dwie książki, których tutaj nie przyniosłam, bo je zostawiłam właśnie w innym mieście, ale jest taka książka, która jest absolutnie fenomenalna. Ona się nazywa... Zacznijmy ostatnią rundkę. Tak, zamiast polecać to, co przyniosłam, to opowiem o tych dwóch książkach. Jedna się nazywa The Dawn of Humanity, czyli Świt Ludzkości. I ona jest o tym, że nasze wyobrażenia na temat ludów pierwotnych po prostu należy wyrzucić do śmieci. Nie mamy w ogóle pojęcia o tym, co to były za kultury. Najbardziej rozpowszechnił się głos Harariego, który właściwie wytworzył taką liniową opowieść o tym, że zasadniczo były tylko dwa sposoby organizacji ludzi. Oni najpierw byli tymi zbieraczami, a potem byli tymi rolnikami. I jak byli rolnikami, to zaczęli wytwarzać takie opowieści duże i w ten sposób się zorganizowali. I oni, ci autorzy tej książki mówią, że to słuchajcie, to ładna opowieść. Harari bardzo ładną opowieść opowiedział, tylko zupełnie nieprawdziwą. Jak się popatrzy na to, jak te cywilizacje tak naprawdę wyglądały, że w ogóle wyobrażenie, że ci ludzie byli po pierwsze prości, po drugie, że oni mieli jakąś jedną organizację społeczną, to jest po prostu wszystko nieprawda. I tak a propos sztuki, że ta sztuka rzeczywiście jest bardzo wcześnie gdzieś w naszej historii jako ludzkości. Strasznie ciekawa książka, bardzo polecam. A z tym się łączy jeszcze druga książka, która jest książką Johna Greya, a ona akurat jest po polsku i nazywa się rozkosznie Kocia filozofia. I Grey tam stawia zupełnie inną tezę niż ty, chociaż gdzieś tam zbliżoną. To znaczy on mówi, że to, co nas czyni ludźmi, to nie jest sztuka, tylko sztuka jest pochodną czegoś, a mianowicie zaniepokojenia swoją śmiertelnością i przekonania, że coś tam musi być dalej, bo to jest nie do wytrzymania. Tam myślę, że tam nic dalej nie ma. I stąd właśnie sztuka, i stąd religia, i stąd filozofia. I on zresztą uważa te trzy rodzaje naszej działalności za rodzaj słabości. Mówi, dlatego ta kocia filozofia, bo on mówi, zobaczcie, te koty to są takie zwierzęta, które akceptują swoje istnienie takim, jakie ono jest, a my jesteśmy słabi. Uczmy się mindfulness od psa. Tak, nie od psa, właśnie nie od psa, nie, bo właśnie Grey tam rozprawia się z psami jako zwierzętami, które kompletnie nie są w stanie bo one tylko do nas naśladują. Słuchajcie, to brzmi zabawnie, ale ta książka w istocie jest bardzo stoicka i bardzo epikurejska. Ale do mnie bardzo trafia to. Z tym Seneką jest gdzieś tam mi bardzo blisko. To znaczy on mówi, że to jest zresztą dla mnie jako dla filozofa coś niesamowitego. On mówi tak, uważacie, wy ateiści, uważacie, że jesteście tacy mądrzejsi od tych wierzących ludzi, bo macie filozofię, tak? No to ja wam powiem, że filozofia jest efektem takiej samej słabości jak religia. To znaczy to jest takie, ta niezdolność do zaakceptowania egzystencji taką, jaka ona jest. Także fantastyczna ta książka Johna Greya, ta kocia filozofia. Ale to do mnie bardzo trafia, co mówisz, bo ja pamiętam, że jak właśnie byłem bardzo młodym człowiekiem, no to propagowałem na korytarzach w liceum swoją teorię na temat rzeczywistości, która polega na tym, że uważam, że jak ludzie się pojawili na Ziemi, to tak nie mogli wytrzymać tego, że umierają i tego, że są na kuli pośrodku niczego, że musieli wymyślić w ogóle cywilizację, w sensie pieniądze, pracę, kulturę, sztukę, żeby cały czas nasze głowy były zajęte, bo jeżeli nie będziemy zajęci, to będziemy po prostu tkwić w przerażeniu, o co w ogóle chodzi. A z kolei jak zacząłem być twórcą, to i musiałem dla siebie stworzyć definicję sztuki, no to dla mnie, i trzymam się jej do dziś, że dla mnie sztuka, i tutaj trochę mówimy o tym, trochę to jest też temat tych ludzi, jak ludzie są różni, czy nierówni, czy zaburzeni, że dla mnie sztuka jest, bo ja jestem po stronie tego, że raczej świata nie da się zrozumieć, niż da się zrozumieć, i uważam, że sztuka jest wyrazem tego, w jaki sposób ty nie rozumiesz świata i podzieleniem się z innymi ludźmi twoim nierozumieniem świata i pobycie we wspólnocie, że to jest fajne, że razem nie rozumiemy i może częściej go zrozumiemy albo widzimy pewne jego absurdy, śmieszności i tak dalej, ale że to nie służy zobaczeniu czegoś i dowiedzeniu czegoś, tylko właśnie zgodzeniu się w tym, że... Czyli wytrzymaniu czegoś, że starasz się coś wytrzymać, tak, czego nie da się wytrzymać. Tak mi się wydaje. Znaczy, tak. W sensie, wszyscy tym umrzemy. Sposobem przejdę do książki, którą ja polecam. Wyręczy cię trochę. O co chodzi w świecie? Proszę, jakiś dyscyplinowany gość programu. Ale zobacz, jak ja podprowadziłam, bo ja wiedziałam, idealnie, że tam leży świetna zresztą książka. Rozmawialiśmy na tak zwanym przedanteniu o tym. Tak. To jest książka Wiktora Frankla, czyli takiego znanego, no nie wiem, można by go określić jednym z ojców współczesnego rozumienia ogólnie chyba psychologii obok Freuda i innych. To trochę przyniosłem jako taki kontrapunkt dla popularności literatury obozowej, bo jak wiemy, te książki się mnożą i mamy ich coraz więcej. Jest tam Szewc z Auschwitz, Manikiurzystka z Mauthausen i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem sobie, no co by tu wziąć takiego, żeby trochę się wpisywało w to dla tych, którzy chcieliby poczytać o obozach koncentracyjnych z jakiegoś powodu, a jednocześnie co by właśnie stanowiło kontrapunkt dla tego, co się pokazuje. I to jest moim zdaniem właśnie Człowiek w poszukiwaniu sensu. Książka mogłoby się wydawać przybijająca, skoro opowiada o historii Wiktora Frankla z czasów, kiedy właśnie siedział w Auschwitz, ale kończy się ją z poczuciem czegoś ciepłego na sercu. To znaczy ten gość potrafił to opowiedzieć w taki sposób, co wydaje się absurdalne i paradoksalne absolutnie, ale człowiek wychodzi z tej książki z przekonaniem, że jest po coś na świecie. No i nie będę może mówił więcej. W każdym razie dosyć ważna dla wielu osób, nie tylko dla mnie. Dobre narzędzie do autorefleksji. No i pokazuje też, jak ważny humor jest w życiu człowieka. Więc... Ja się bardzo cieszę, że ty przyniosłeś tę książkę, bo jak rozmawiamy o książkach formacyjnych, to jest dla mnie książka formacyjna, ale bardzo późna. Ja ją przeczytałam po raz pierwszy jakieś 6 lat temu. I dla mnie to było wielkie zaskoczenie, dlatego że ja, można powiedzieć, że w sensie pochodzenia intelektualnego pochodzę ze studiów nad Holokaustem, bo w bardzo młodych swoich latach, mniej więcej 20+, przeczytałam praktycznie większość jakichkolwiek dostępnych świadectw związanych z Holokaustem. To ma też związek z tym tematem wybaczenia, o którym mówiłam na początku, i niewybaczenia, ale też zainteresowaniami uniwersyteckimi. I ta książka nie była na tej liście. I później, kiedy dostałam ją te 6 lat temu w ramach jakiejś ciekawej szkoły, którą robiłam już jako osoba dorosła, to pomyślałam sobie, jak to jest możliwe, że jest jakaś książka o Auschwitz i to w dodatku napisana przez świadka, o której ja nie miałam zielonego pojęcia. I ja tę książkę już czytałam 2 razy. Wracam do niej, wróciłam do niej chyba ze 2 lata temu, w momencie jakiegoś tam osobistego też kryzysu, i za każdym razem jest to samo. Ja w połowie stwierdzam, że on zwariował. Znaczy, jak to jest możliwe, że człowiek siedzi w Auschwitz i mówi, że to wszystko ma sens? To jest po prostu absolutnie oburzające, skandaliczne i nie do zaakceptowania. I potem jednak on swoją charyzmą sprawia, że ja czytam tę książkę do końca, a na końcu stwierdzam, jaka świetna książka. Więc fantastyczna. Taka ciekawa. Tak jest. I powiem wam, że też niesłychanie interesująca w kontekście nowości filmowej, którą mamy w kinach, czyli strefy interesu. Tak, tak właśnie pomyślałem nawet nie od strefy interesu, bo nie czytałem tej książki, ale jak powiedziałeś o humorze w kontekście takiej książki, to z kolei miałem skojarzenie, może kompletnie bez sensu, bo tej książki nie znam, ale z Życie jest piękne Beniniego, w tym sensie, że jak właśnie przewrotne i absurdalny wydaje się pomysł, żeby robić w gruncie rzeczy komedię, bo ten film gatunkowo jest komedią, z takim tematem w tle, ale znowu, no, ten film, jakby ja go lubię i rozumiem, że ktoś może zarzucić, że to jest trochę tandetne i tak dalej, że to jest trochę taki szantaż emocjonalny, ale jest coś przepięknego w nim właśnie, ta figura ojca, który wbrew wszystkiemu chce to doświadczenie, jakkolwiek to jest możliwe, ułatwić swojemu dziecku i że korzysta z humoru przez to, nie? I że jakby jego obroną w ogóle na okrucieństwo świata jest humor. To... Muszę zobaczyć ten film jeszcze raz, bo pamiętam, że widziałam go raz w życiu, uważałam go za film absolutnie niedopuszczalny i oburzający. A to, możesz mieć rację, ja mówię o swoim. Ale ty możesz mieć rację. To ja jestem raczej team Maciek, bo pamiętam, kiedy przeczytałem, że Benini robi komedię o Holokauście, bo tak to było sprzedawane. No, będąc fanem Beniniego, jego dosyć, powiedziałbym, koszarowego czasami poczucia humoru, może nie koszarowego, ale powiedziałbym prostego i niezbyt subtelnego, bardzo pięknego. No przecież pamiętacie Noc na ziemi, ten epizod ja cię kręcę, cudowne. Ja uważam, obejrzałem właśnie teraz znowu, chcę zobaczyć ponownie, pod wpływem tego, co Maciek mówi, ale uważam, że on jest właśnie bardzo subtelny, znaczy tu się zgadzam z Maćkiem, znaczy, że balansował na cienkiej granicy, którą nie przekroczył, i to właśnie mistrzostwo Beniniego, że bardzo łatwo można się tu było osunąć w jakąkolwiek otchłań, a wyszedł piękny dla mnie. Ja mam poczucie, że fantastyczne, że można coś obejrzeć jeszcze raz i za każdym razem inaczej to rozumieć. Może nawet dzisiaj. Ja go oglądałem wiele lat temu, ale moje wspomnienie jest takie, że dla mnie to jest film, który po prostu właśnie, jeżeli bierzesz sobie, że mogło się coś takiego wydarzyć i że ludzka natura ma w sobie coś takiego, co powoduje, że dzieje się coś takiego jak Holokaust, co dla mnie jest w ogóle... przekracza to moją wyobraźnię, a mam głęboką, to, że ten film się opowiada po czymś takim, że człowiek to jest bardziej to, że człowiek to jest bardziej romantyczny gest, że on tam podjeżdża na koniu, że kocha to dziecko, że się przed tym broni. I ja głęboko wolę w to wierzyć, jakby wolę wierzyć, że człowiek jest z natury dobry, albo chce być dobry, albo z jakiegoś powodu ludzie podejmują absurdalne rzeczy w imię miłości, empatii i robią te rzeczy, mimo że im się to nie opłaca. Oczywiście człowiek jest też słaby i się boi i im bardziej jest słaby i się boi, to robi złe rzeczy i może nie da się od tego uciec, ale ja bardzo chciałbym wierzyć w dobro i dlatego ten film wtedy wartość dobra, nie? Jak w ogóle... A dlaczego nie możesz wierzyć, że jest jedno i drugie? To znaczy, nie, że człowiek jest jednocześnie zdolny i do tego, właśnie i do tego. Mówię, że nie neguję, że jest zdolny do tego, ale że dlatego cenię film, który mówi, że jakby... To jest trudne do wytłumaczenia, ale wolę sztukę, która mi zostawia nadzieję, że twórca chce mi powiedzieć, warto w tę stronę iść i w tym człowieku jest to dobro, niż sztukę, która mówi tak, jesteśmy ogólnie zwierzętami, jesteśmy źli i generalnie tylko udajemy, że nas interesuje dobro, bo wszyscy jesteśmy zepsuci. Nie pomaga mi taka sztuka, nie zgadzam się z tym. To czysty nihilizm po prostu byłby wtedy, nie? Nie jest tak, jest mi daleko do nihilizmu, więc może dlatego. Ale to jest bardzo w ogóle złożona dyskusja. Nie, sprawdziłem na szybko, Życie jest piękne jest na Chili, także dobrze, pay-per-view, to ja trochę ciężar zdejmę, chociaż może nie, szybciutko dwie polskie pozycje. Proszę. Jedna to jest też wydana w zeszłym roku książka Niechciani, nielubieni, warszawski rap z lat 90. Filipa Kalinowskiego. No dla mnie książka bardzo odpowiednia, bo jestem wychowany w latach 90. na warszawskim rapie, jestem z Ursynowa. Rapowałem też w tych czasach I to jest bardzo dla mnie ciekawa książka, nie tylko, znowu trochę jak w przypadku książki Puchar od Pana Boga, która jest sportowa, ale nie jest sportowa, że to jest bardzo socjologiczno, psychologiczno-filozoficzna, nawet powiedziałbym, książka, bo ja zrozumiałem na przykład dopiero czytając ją, dlaczego ten rap mnie przyciągał i dlaczego ten rap, czy hip-hop, w ogóle kultura hip-hopowa jednak w jakimś sensie zapożyczona ze Stanów Zjednoczonych, dlaczego tak rezonowała z nami, z tymi nastolatkami w latach 90. I dopiero zrozumiałem dlaczego, co ona dawała, co w tej muzyce było takiego i w ogóle w tej kulturze, w kontekście tego zmian ustrojowych i w ogóle nowej Polski w latach 90. i tego, że każdy się w tej rzeczywistości odnajdywał i jedni rodzice byli bogaci, inni nie, ktoś miał tu start, ktoś... Jakby, wiecie, to była taka... Każdy się próbował odnaleźć w tych czasach i myślę, że ta młodzież z tamtych czasów, którą ja też, której częścią byłem, bardzo ciężko jej się było odnaleźć i że ten hip-hop pełnił jakąś taką ważną funkcję również przez taką szczerość przekazu, która nie była tylko szczerością przekazu, bardzo trudno o tym mówić, ale szczerością przekazu nie wiem, ulicy, bo równie przy niej się jednoczyły dzieciaki z tak zwanych dobrych domów, no nie wiem, bracia Waglescy przecież robili hip-hop jako RHX skład, mimo że byli z domu tak zwanego inteligenckiego, bo to łączyło, że właśnie to było niesamowite, że to łączyło ponad podziałami jakimiś ekonomiczno-klasowo-społecznymi w jakimś takim poczuciu zagubienia w tej rzeczywistości, ale wreszcie jest coś innego niż jest w muzyce, która jest pusta, plastikowa, to strasznie to brzmi banalnie, ale i kto tam był, to wie, o co chodzi i myślę, że ta książka też uświadamia, jak to jest związane w ogóle z dziedzictwem też PRL-u, jeszcze dalej z tym, co było w domach, z pokoleniami. Bardzo to jest takie... Zaskoczyła mnie głębokość tej książki, powiem tak, bo wydawało mi się, że to będzie dosyć taka monografia mówiąca o artystach, o jakby po prostu nurcie w kulturze, a tam jest dużo, dużo więcej. I to jeszcze łącznie z przestępczością, która wtedy wpływała bardzo na nas. Ja pamiętam, jak byłem krojony wiele razy po prostu w miesiącu i napadany, więc... Taki chudy da się prosi, no. O, wow, dobrze, no, Marcin, mocne słowa. Może wtedy był gruby. Więc polecam bardzo po prostu, jak dużo to mówi o Polsce i w ogóle o różnych rzeczach i o tamtych czasach. A kolejna polska pozycja, książka już jeszcze starsza, bo nie wiem, ona wyszła z 3 lata temu, czyli Wypiór Grzegorza Uzdańskiego. I pretekstem do powiedzenia o tej książce jest to, że obecnie Obecnie w Warszawie można zobaczyć dwie inscenizacje teatralne tej książki w Teatrze Syrena i w Teatrze Imka. Nie widziałem żadnej, więc nie mogę polecić tych adaptacji. A książka polecam nie dlatego, że Grzegorz Uzdański to jest mój serdeczny przyjaciel, tylko dlatego, że w ramach, i to może taką fajną klamrę robię a propos początku naszej rozmowy, że na papierze znowu. Jest to książka o parze, współczesnej parze tam 30-latków, którzy mieszkają na Placu Zbawiciela i w szafie u nich mieszka wampir, którym jest Adam Mickiewicz, który jest wampirem. Brzmi dziwnie. Jeszcze do tego pisana 13-zgłoskowcem, ale właśnie ja uważam, że Grzegorz Uzdański jest postacią, zresztą filozof z wykształcenia, obronił doktorat, jeżeli się nie mylę, o Heideggerze. W każdym razie jest doktor filozofii. Grzegorz Uzdański to jest człowiek, który nie jest osobny tylko na rynku wydawniczym, ale uważam na świecie po prostu. To jest, nie boję się tych słów, geniusz, bardzo osobny i znowu ta książka jest wspaniała pod względem stylistycznym, pod względem odwagi, w ogóle takiego pomysłu. Jest też wzruszająca, jest bardzo humanistyczna, więc polecam Państwa Wypiora, bo może to najkrócej powiedzieć, że tego nie da się porównać z niczym innym. Po prostu. To jest bardzo, bardzo osobne, a Grzesiek jest osobą o pięknej duszy, więc zajrzyjcie do niej. To on na Facebooku pisał nowe wiersze. Tak, on jest autorem słynnego fanpage'a Nowe Wiersze Sławnych Poetów, który też wyszedł w formie książki. To jego słowo pastisz, parodia nie jest do końca też wyczerpujące, bo Grzesiek naprawdę pisze w stylu tych ludzi. Jeżeli pisze wiersz o tym, jak Robert Lewandowski strzela gola jako Jan Kochanowski, to ma frazę, to nie jest żart z Kochanowskiego, to ma frazę Kochanowskiego. Jak pisze o przemijaniu w stylu Leopolda Staffa, to ja wzruszam się tym przemijaniem. To nie jest tylko beka, tam jest dużo więcej. No to jest po prostu, sprawdźcie, bo Grzesiek jest po prostu geniuszem. I pan Zygmunt, jak Wojciech Szczęsny, zamyka triumfalnie to spotkanie. Weź mi z tymi piłkarzami tutaj. Boże, Interstellar, piłkarzy. Zygmunt, musimy przeanalizować naszą znajomość. Piłkarze, bo ja wiem, Marcin, ja wiem, że ty jesteś kibicem. Mnie jest strasznie przykro, bo ja się dowiedziałem wczoraj, nie interesując się, że polscy piłkarze gdzieś awansowali i teraz będą musieli grać z prawdziwymi drużynami. I ja nie wiem, jak ty to zniesiesz, interesując się piłką nożną. To jest 4,5 godziny upokorzenia. Z Holandią remis, z Francją remis, Austriaką łykamy. Ja myślałem, żeby zrobić taką petycję, żeby w tej grupie mecze trwały po pół godziny? Żeby, wiesz... Dawaj ostatnią książkę. Chciałem powiedzieć tak, ja powiem zupełnie co innego. Ja mam takie książki, które dotyczą tego, nad czym pracuję, więc to w sumie nie jest takie ważne. Ale a propos tego, bo to jest ciekawe, co powiedziałaś, że religia, kultura, filozofia są tym samym efektem jakiego takiego dreszczu niezrozumienia i przerażenia, tak, który dzielimy jako ludzkie istoty. Ja trochę uciekając od kultury faktycznie ostatnio i uznając, że zbyt długo żyłem z taką pochyloną głową, patrząc czy to na litery, czy na obrazy, czy na komunikację, czy na cokolwiek, zacząłem patrzeć w górę. I wiem, że zabrzmi jak wariat, ale... Nie, to brzmi jak nawrócony. Nie, wracasz do tej Biblii, którą czytasz w językach oryginalnych. Tak, ale a propos jakby patrzenia, i tak masz mnie za wariatę, także nie pogorszę tutaj swoich notowań. Nie wiem, czy zauważyliście, jak wspaniałymi istotami są drzewa. To jest naprawdę bardzo piękna myśl. Że polecam w ogóle, że drzewa też są czasem taką miewam, autentycznie. Lubię drzewa od dawna. Właśnie, zarówno są przyrośniętymi jakimiś trawkami czy krzakami, jak też mają swoją wspaniałą architekturę, którą, uwaga, można docenić tylko na naszych szerokościach, że tak powiem, geograficznych. Bo tylko pozbawione ubranka drzewa pokazują swoje prawdziwe, gołe piękno. I miałem taką myśl... Słuchaj, przepraszam, tylko ci powiem właśnie a propos, wiesz, Litwo, ojczyzno moja, ile cię trzeba cenić. Byłem w zeszłym roku na Wyspach Owczych. Są to wyspy, jest to kraj, gdzie praktycznie nie ma drzew w ogóle. Są tylko skały i faktycznie, kiedy doświadczasz braku drzew... 11 osób, które gra w piłkę. Tak. I kiedy doświadczasz braku drzew, to faktycznie jakby cały czas masz bardzo dziwne uczucie, że coś jest nie tak, bo nie ma drzew. Przepraszam, koniec dygresji. Drzewa są wspaniałymi naszymi towarzyszami. I miałem taką myśl, że zrobiło mi się przykro, że my te drzewa przerabiamy na książki. Myślę, że powinieneś odkryć polską piosenkę turystyczną. Tam wątek drzew, obejmowania drzew, drzewo moim przyjacielem to... A jak przerabiamy je na książki w stylu Sekretne życie drzew, bo to był chyba jakiś hit, nie? Czytelniczy, tak. Więc... Czy to już jest okej? To jest dopiero mindfuck po prostu myślowy. Ja będę o tym teraz myślał cały dzień. Dziękuję wam serdecznie. Sekretne życie drzew jest okej. Jest okej, czy nie? Tak? Dziękuję wam serdecznie, drodzy goście. Pobiliśmy chyba rekord, jeśli chodzi o program poświęcony książkom i kulturze. Wspaniale, na kontrze do czasów. Na kontrze do czasów, także drodzy widzowie, jeżeli wam się to podobało, to udostępniajcie proszę tę rozmowę, bo jak wiecie, z kulturą zawsze pod górkę, a my tu naprawdę, mam nadzieję, daliśmy wam trochę dobroci. Dziękuję wam serdecznie, dziękuję wam, drodzy widzowie, i wszystkiego dobrego na te święta. Uważajcie jutro na siebie, żeby was tam nie oblali z wiader na ulicach i drogach, to już nie te czasy. W lasach i pod drzewami. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękuję. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.